Witam ponownie. Dzisiaj pierwsze z trzech szybkich powtórzeń do matury na poziomie podstawowym, ale to przyda się również tym, którzy później będą zdawali maturę na poziomie rozszerzonym również. I ponieważ mają to być szybkie powtórzenia, dlatego będę tłumaczył coś, co już będzie zapisane. Chodzi o to, żeby jak najwięcej przykładów zrobić. Jak ktoś chce dokładniejszą analizę, tam gdzie ja po kolei rozwiązuję, to proszę przejść do playlisty, kliknąć na nazwę kanału Fizyka i Matematyka, następnie na playlisty i wybrać playlistę Matematyka Matury, więc tam jest dokładniejsza analiza podobnych zadań, a jak ktoś jeszcze dokładnie chce jakiś tam dział powtórzyć, no to klika na nazwę kanału Matematyka i tam wybiera lekcję, która Was interesuje, tak? No dobrze, przejdźmy do zadania pierwszego. Mamy do obliczenia takie wyrażenie. Tu jest liczba taka okresowa, czy to oznacza, że to jest 0,66666 i szóstki tam w nieskończoność idą, tak? I oczywiście, gdybyście podzielili, znaczy 7 przez 33, to też nie wyjdzie Wam liczba dokładna, będziecie musieli przybliżać to, ale okazuje się, że liczby, które nie można wyrazić w formie dziesiętnej, można wyrazić w formie ułamków dokładnie. Bo co to jest 0,66? 0,66666 i tak dalej. To jest inaczej 2/3. A 0,33333, czy też funkcja okresowa, znaczy liczba okresowa, to jest 1/3. To wszyscy pamiętają, więc tego należy oczekiwać, jeżeli tego typu zadanie się pojawi. Więc zamiast dzielić kalkulatorem 7 przez 36 i próbować tą przybliżoną wartość tego wyrażenia obliczyć, lepiej zamienić na ułamki. Więc 0,6666 i tak dalej, to jest raczej 2/3. Wspólny mianownik to jest 33, więc jeżeli tu mamy 3, a ma być 33, to mnożymy mianownik przez 11, więc licznik też przez 11, więc to będzie 22. Odejmujemy 22 minus 7, to jest 15. Da się skrócić przez 3 licznik mianownik, czyli 15 przez 3 to jest 5, 33 przez 3 to jest 11. Teraz troszeczkę o logarytmach. Najpierw zdefiniujmy jeszcze raz, co to jest logarytm. Logarytm o podstawie a z b równa się c, to znaczy, że a podniesione, czy podstawa logarytmu podniesiona do wartości logarytmu do tego c się równa liczbie logarytmowanej, czyli b. Czyli to jest forma ta wykładnicza tego wyrażenia, tak? Czyli a do c równa się b, albo b równa się a do c. To w dowolnej kolejności możemy to zapisać. I pamiętamy, że logarytm jest zdefiniowany dla podstaw dodatnich, ale różnych od jedynki. No i wtedy jak podstawa jest dodatnia i jest różna od jedynki, to zapewnia, że to b, czyli liczba logarytmowana, też jest dodatnia. I teraz obliczmy, jak się oblicza wartości logarytmu. Więc mamy na przykład logarytm o podstawie 5 z... Znaczy, logarytm podstawie 5 z x i jest równy 3. Czyli to równanie zapisujemy w formie wykładniczej. To znaczy to samo co, że 5 do potęgi 3 równa się x, czyli x równa się 5 do 3. No 5 do 3 to jest 5 razy 5, 25, razy jeszcze raz 5 to jest 125. Teraz mamy kolejne równanie, gdzie nasza niewiadoma jest tu, znaczy znaczy podstawą logarytmu, tak? To logarytm o nieznanej nam podstawie z 64 równa się 6. No to zapisujemy to w formie wykładniczej, czyli x do 6 równa się 64, czyli x do 6 to jest 64. I ponieważ nasza niewiadoma znajduje się w podstawie naszego logarytmu, to żeby coś o niej powiedzieć, to staramy się tą liczbę po drugiej stronie wyrazić jako jakieś wyrażenie podniesione do tej samej potęgi, co to x. No to czy jest jakaś liczba podniesiona do potęgi 6, która jest równa 64? To jest 2. 2 do 6 to jest 64. To sprawdźmy. 2 do 2 to jest 4, do 3 to jest 8, do 4 16, do 5 32 i do 6 64. Więc widzimy, że 64 to jest 2 do 6. Czyli i wtedy, jeżeli mamy takie równanie, gdzie wykładniki są takie same, to podstawa tej liczby wykładniczej musi być taka sama, czyli x równa się 2.
Czyli dążymy do tego, żeby wykładniki były wtedy takie same, tak? I porównujemy podstawę. No i teraz mamy troszkę trudniejsze zadanie, znaczy nie trudniejsze, ale no, kolejne szczebel. Lokalnie to podstawie 3, z wyrażenia 1 przez pierwiastek z 3 i mamy to po prostu obliczyć, tak? Więc dążymy do takiej sytuacji, żeby ta liczba, o ile to jest możliwe, żeby ta liczba logarytmowana była zapisana w formie podstawa logarytmu do jakiejś potęgi. Wtedy będzie ładnie. Więc pytanie, czy my możemy zapisać 1 przez pierwiastek z 3 jako 3, czy podstawa logarytmu do jakiejś tam potęgi? No pewnie możemy. Więc tu skorzystamy z dwóch takich tożsamości, że a do 1 przez n równa się pierwiastek n tego stopnia z a, czy przykładowo jak a do 1 trzeciej, to by oznaczało pierwiastek trzeciego stopnia z a do 1 drugiej, no to tu skupmy się teraz na tym, a do 1 drugiej to jest pierwiastek drugiego stopnia z a, czy pierwiastek drugiego stopnia z czegoś to jest to coś do potęgi 1 przez ten stopień właśnie tego pierwiastka. Czyli co to jest, więc na razie zajmijmy się tym wyrażeniem tą liczbą logarytmowaną, staramy się wyrazić tą liczbę logarytmowaną przez podstawę logarytmu podniesioną do jakiejś potęgi. No to czyli mamy 1 przez pierwiastek z 3, więc z tego wyrażenia stwierdzamy, że ten pierwiastek z 3 to jest inaczej 3 do 1 drugiej, a teraz mamy potem 1 przez 3 do 1 drugiej, no to mamy 1 przez a do jakiejś potęgi, to jest a do potęgi o wykładniku ze zmienionym znakiem. Czyli jak tu mamy, gdzie tu mam to, o tu, czyli 1 przez 3 do 1 drugiej, to jest to samo co 3 do potęgi minus 1 druga. No i teraz wstawiamy o to do logarytmu, albo możemy zapisać w tej postaci, że 3 do x równa się właśnie to, czyli 3 do minus 1 drugiej, czyli 3 do x równa się 3 do minus 1 drugiej. Mamy takie same podstawy, więc wykładniki są takie same, że x równa się minus 1 druga. Taki skalar. Kolejne wyrażenie, którego też musimy obliczyć z logarytmami. I tu proszę zobaczyć, że gdyby ktoś nam kazał obliczyć logarytm o podstawie 6 z 9, no to metodą, którą wcześniej stosowaliśmy, na czym ona polega? Gdybyśmy chcieli ją zastosować, to musielibyśmy wyrazić liczbę logarytmowaną jako 6 do jakiejś potęgi. No mielibyśmy to ogromną trudność, raczej nie udałoby nam się. To teraz drugi logarytm. Logarytm o podstawie 6 z 4, co to dałoby się łatwo obliczyć, gdybyśmy wyrazili tą czwórkę jako 6, czy podstawę logarytmu do jakiejś potęgi. Też byłoby to trudno. Ale jak skorzystamy, czyli tak, nie możemy dokładnie obliczyć tego logarytmu, nie możemy tego obliczyć, ale sumę tych logarytmów obliczymy dokładnie. Bo okazuje się, że jak zastosujemy wzór na sumy logarytmów o tej samej podstawie, że suma logarytmów o tej samej podstawie równa się logarytmowi z iloczynu tych z iloczynu liczb logarytmowanych, tak? Czyli logarytm z a o podstawie a z b plus logarytm o podstawie a z c równa się logarytm o podstawie a z iloczynu b c, tak? To jak zastosujemy tu, no to będzie to ta suma to się równa logarytm o tej samej podstawie, czyli 6 z iloczynu tych liczb, to jest 9 razy 4, 9 razy 4 to jest 36 i widzimy, że 36 da się łatwo wyrazić jako podstawa logarytmu do jakiegoś potęgi, bo to jest inaczej 6 do drugiej i teraz do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę logarytmu, żeby uzyskać liczbę logarytmową? Do drugiej. To jest właśnie wartość logarytmu. Bo jeszcze raz, jeszcze tu przypomnę, że czemu jest równy logarytm? To jest potęga, do jakiej trzeba potęga, do której trzeba podnieść podstawę logarytmu, aby uzyskać liczbę logarytmowaną, tak? Więc dobrze jest zapisać tą liczbę logarytmowaną jako podstawa logarytmu do pewnej potęgi, bo wtedy ta potęga jest wartością logarytmu. No i podobna sytuacja jak tu wyżej jest w przypadku odejmowania takiego logarytmu. Znowu, gdyby nie możemy obliczyć tego logarytmu dokładnie, ponieważ 72 nie wyrazimy jako 6 do jakiejś potęgi, a również... jakoś się zmazał ten logarytm. O. Tu również nie zapiszemy dwójki jako 6 do jakiejś potęgi, więc mielibyśmy problem z obliczeniem jednego logarytmu i drugiego, ale różnicę logarytmów obliczymy bardzo łatwo. Wystarczy
zastosować ten drugi wzór na różnicę logarytmów o tej samej podstawie, że tak jak przy sumie logarytmów o tej samej podstawie był tu iloczyn, ta liczba logarytmowana była iloczynem tych liczb tu logarytmowanych, no teraz będzie ilorazem, to będzie logarytm o podstawie a z b minus logarytm o podstawie a z c, to jest logarytm o podstawie takiej samej, czyli a z ilorazu b przez c. I teraz zastosujmy, czyli mamy teraz już jeden logarytm o tej samej podstawie, ale teraz ilorazu 72 przez 2, a 72 przez 2 to jest 36, i już tu wcześniej specjalnie, tak żeby tu przyspieszyć, to jest raczej 6 do drugiej, a to jest raczej logarytm 6 do drugiej, to jest ten wykładnik, czyli to jest 2. No i jeszcze takie wyrażenie, 6 razy logarytm o podstawie 4 jest 2 i chcemy obliczyć tą wartość tego wyrażenia. I tu znowu, sam logarytm o podstawie 4 jest 2, no mielibyśmy problem, bo musielibyśmy wyrazić tą 2 jako 4 do jakiejś potęgi. No to problem, tak? Więc tego byśmy raczej nie obliczyli, ale skorzystamy teraz z tej zależności. Zwykle to się, znaczy z tego wyrażenia uzyskuje się to, najczęściej się stosuje, ale to pracuje ta tożsamość w obie strony. Czyli jak mamy jakąś liczbę razy logarytm o podstawie a z b, to możemy tą liczbę włączyć tu do wnętrza logarytmu, jako wykładnik tej liczby logarytmowanej. I tak to zrobimy teraz, czyli tą szóstkę, która tu jest, to jest jakby to nasze n, ono się może pojawić jako wykładnik przy dwójce, przy liczbie logarytmowanej. Czyli to będzie inaczej logarytm o tej samej podstawie, ale z 2 do tej podstawy. Czy do 6, a 2 do 6 to jest nic innego, tylko 64, a pytanie, czy można 64 wyrazić jako 4 do jakiejś potęgi? No tak, bo to jest 4 razy 4 to jest 16, a 16 razy 4 to jest 64, czyli to inaczej 64 to jest 4 do trzeciej, więc do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli 4, aby wyszło 4 do trzeciej. Oczywiście do trzeciej, to jest wartość tego logarytmu. No teraz zadanie trzecie. W zadaniu trzecim mamy takie zadanie z podstaw statystyki. Jak ktoś chce dokładniej to zrozumieć, to proszę otworzyć playlistę właśnie z matematyka i tam jest cała tak bardzo długa, prawie godzinna, 40-minutowa lekcja ze statystyki. No dobrze, zadanie trzecie. Mamy zbiór liczb 4, 3, 5, x minus 3, to jest jedna liczba, 6, 4, 2. I wiemy, że średnia wartość jest na 5 i trzeba obliczyć tą wartość x naszego oraz również wskazać, jaka jest mediana i jaka jest dominanta. No to jeżeli chcemy obliczyć to nasze x, a znamy średnią wartość elementu zbioru, to po prostu średnią arytmetyczną, to po prostu dodajemy wszystkie te wartości, czy 4 plus 3 plus 5 plus x minus 3 plus 6 plus 4 plus 2 i dzielimy przez ilość tych wyrażeń, czyli raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7 mamy tych wyrażeń, dzielimy przez 7 i mamy równanie liniowe, dość proste. Mnożymy przez 7 obie strony, to będzie x plus 21 równa się 35, tu mamy zapisane. Przenosimy 21 na stronę drugą, będzie 35 minus 21 to jest 14, czyli x jest równe 14. No tak, ale nas teraz interesuje wartość tego elementu zbioru, to jest x minus 3. To x minus 3 to będzie 14 minus 3, czyli 11. Teraz jak chcemy znaleźć medianę, a mediana to jest wartość środkowa, tam są dwa przypadki, gdy mamy parzystą ilość elementów zbioru lub mamy nieparzystą ilość elementów zbioru. U nas akurat jest nieparzysta, więc to będzie prostsze. Więc pierwsze co robimy, to szeregujemy te wszystkie elementy zbioru od najmniejszej wartości do największej albo od największej do najmniejszej. To akurat w obie strony to działa. Więc zaraz od najmniejszej wartości do największej. Czy tak, najpierw dwójka, potem jest trójka, potem czwórka, jeszcze raz czwórka, potem będzie
piątka, szóstka i z tego nam wyszło 11. Więc porządkuję w tej kolejności te wyrazy. I szukając medianę, odrzucam parami skrajne wyrazy. Więc dwójkę i jednastkę najpierw, potem trójkę i szóstkę, potem czwórkę i piątkę. I jak jest nieparzysta ilość tych wyrazów tego naszego zbioru, to ten środkowy jest naszą medianą, czyli mediana jest równa 4. A co to jest dominanta? To jest wyraz, który najczęściej się tam pojawia w tym zbiorze. Tak? Więc tu tylko jeden element się częściej pojawia niż raz, czyli to jest liczba 4, więc czwórka jest dominantą tego zbioru. No ale teraz inne przykłady właśnie. Gdybyśmy mieli zbiór właśnie o parzystej ilości elementów, na przykład taki 6, 8, 4, 1, 7, 2, już średniej wartości nie będzie liczyć, to by się trzeba po prostu dodać wszystkie te wartości i podzielić przez ilość, czyli przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, też możecie sobie to zrobić, ale tego nie robimy teraz. Jak szukamy medianę? Mediana, wartość środkowa, a więc odrzucamy parami skrajne, 1 i 8, 2 i 7, zostają nam 2, no to nie możemy ich odrzucić, bo już nic nie będzie, to wtedy medianą będzie średnia arytmetyczna tych dwóch, czyli 4 plus 6 przez 2, czyli 10 przez 2 to jest 10 przez, o, dlaczego przez, mówię przez 5, przez 2 to jest oczywiście 5. Czyli 10 przez 2 to jest 5, czyli mediana to jest równa jest 5. A teraz inny przykład. Właśnie, jak jest tu dominanta? Ktoś powie, że nie ma tu dominanty. Nieprawda. Tu wszystkie te elementy zbioru są dominantą, bo wszystkie najczęściej powtarzająca się ilość to jest 1. Więc każda z tych liczb się powtarza tylko raz i każda z nich jest dominantą. A teraz mamy inny zbiór, że to jest ten zbiór, 2, 4, 5, 6, 5, 4, 2. I też szukamy mediany i dominanty. No to porządkujemy te elementy zbioru od najmniejszego do największego, czyli najpierw będzie 2, potem 2, potem 4, 4, 5, 5, 6, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6 i szukając mediany czy wartości środkowej odrzucamy parami skrajne, więc 2, 6, potem 2, 5, potem 4 i 5, ponieważ była nieparzysta ilość, została nam 1, więc ta czwórka jest naszą medianą. A teraz szukamy dominanty. No to które z wyrazów się powtarzają najczęściej? No, dwójka 2 razy, czwórka 2 razy, piątka 2 razy. Ktoś powie, że skoro aż trzy liczby się powtarzają tyle samo razy, no to że nie ma dominanty. Nieprawda? Dominantą jest liczba 2, liczba 4, liczba 5, czyli dominantą są zbiór wszystkich dominant to jest właśnie 2, 4 i 5. No i tyle na razie jeszcze statystyki. Ze statystyki teraz zadanie czwarte. To jest zadanie z równaniem prostej. Zadanie czwarte. Mamy, to będzie kilka zadań jednocześnie. Mamy układ współrzędnych x, y i narysowano nam tylko tą prostą. To punkt A i punkt B, to ja te współrzędne wypisałem, także na razie ich tu nie ma. I widzimy, że ta prosta przecina oś y w punkcie o współrzędnej y-owej 4, a przecina oś x w punkcie o współrzędnej x-owej równej 3. Pamiętajmy, że równaniem wszystkie punkty na osi y mają współrzędną x-ową równą 0. Właściwie równanie osi y to jest x równa się 0, a wszystkie punkty na osi x mają współrzędną y-ową równą 0, bo równanie osi x to jest y równa się 0. W takim razie możemy zapisać, odczytać z wykresu współrzędne punktu A i punktu B. Punkt A ma współrzędną x-ową 0, ponieważ leży na osi y, bo każdy punkt na osi y ma współrzędną x-ową równą 0. To są współrzędne x-owe, tak? Więc tu mamy współrzędną x-ową równą 0, tak? A współrzędną y-ową równą 4. I ja oznaczę właśnie tą pierwszą współrzędną xa, a drugą xy. Tu współrzędne punktu b
to x-owa jest 3, bo widać właśnie, a y-owa jest 0, bo wszystkie punkty na osi x mają współrzędną y-ową równą 0, bo równanie osi x to jest y równa się 0. I mamy wtedy dwa prostą i dwa punkty znamy, współrzędne dwóch punktów, które znajdują się na tej prostej. I chcemy napisać teraz równanie proste. Y równa się ax plus b. Napisać równanie proste, to jest wstawić w miejsce a i b konkretne wartości wynikające tu z treści zadania. Więc jak się oblicza, jak mając dwa punkty ich współrzędne, obliczamy współrzędnik kierunkowy prosty. To jest inaczej tangens kąta nachylenia tej prostej do osi x. I obliczamy w ten sposób. Odejmujemy w liczniku współrzędne y-owe, a w mianowniku odejmujemy współrzędne x-owe. Najlepiej tu radzę zawsze odejmować najpierw od tych współrzędnych x-owych, które są większe, czyli u nas to współrzędna x-owa punktu b jest równa 3, a x-owa punktu a jest równa 0, to lepiej od tej większej mniejszej odejmować, ale wtedy w tej samej kolejności, jeśli chodzi o te punkty, odejmować współrzędne y-owe. Ale jak odejmiecie odwrotnie w tym wzorze, no to jest tak, jakbyśmy pomnożyli jednocześnie mianownik i licznik przez minus 1, wartość wychodzi ta sama, ale radzę tu w mianowniku mieć dodatnią wartość, czyli od większego x odejmować mniejszą wartość współrzędnej x z tych dwóch punktów. Tak? No i zastosujmy do naszego zadania. Nasze właśnie też to jest to 3 to jest xb, a 0 jest yb. Wtedy już wiem, czym jest xb, xa, xb, yka, yb. Wstawiam wartości, więc tak. Yb to jest tu, to jest 0. Wstawiłem. Yka to jest 4. Wstawiłem. Minus 4. Xb tu jest, to jest 3. Xa to jest 0. 0 minus 4 to jest minus 4. 3 minus 0 to jest 3. 3 tutaj mamy minus 4, 4 trzecie. To jest współczynnik kierunkowy tej prostej. Możemy w to miejsce wstawić minus 4 trzecie. I tu jeszcze wysoko zauważamy, że czym jest b? Jak w miejsce x wstawimy 0, no to 0 razy a to jest 0 i wtedy y jest równe b. Więc czym jest to b? Jest to miejsce przecięcia tej prostej z osią y. Więc jeżeli akurat da się to odczytać, to natychmiastowo mamy, że nasze b jest równe 4, ale gdybyśmy nie zauważyli, to po prostu wystarczy teraz do tego równania w miejsce x i y wstawić współrzędne x-ową i y-ową jakiegoś dowolnego jednego punktu, który jest na tej prostej. Można wstawić na przykład współrzędne tego punktu, no to, bo współrzędny punkt A leży na tej prostej, więc jego współrzędne spełniają równanie tej prostej. Czyli jak wstawimy współrzędne x-ową 0, a y-ową 4 do tego równania, to lewa strona musi być równa prawej. No to więc wstawiamy. W miejsce y-ka wstawiamy 4. No właśnie tu napisałem, że dla x równego 0, y jest równe 4, bo to są współrzędne dla x równego 0, y jest równe 4. I wstawiamy, y wstawiamy tu w to miejsce 4, mamy, w miejsce x stawiamy 0, no 0 razy cokolwiek to jest 0, zostaje, że b równa się 4, b równa się 4 i możemy to b tu wstawić, czyli, no, tu pomknąłem x oczywiście, 4 trzecie x plus 4, tak? Czyli i teraz zapisujemy równanie tej prostej, y równa się minus 4 trzecie x plus b, a b jest 4, to plus 4. I mamy już odpowiedź. Ale gdyby ktoś tam kazał napisać równanie tej prostej, a nie te punkty b, a i b nie leżały ani na osi y, ani na osi x, byłyby to dowolne punkty na tej prostej, to i tak to wszystko działa tak samo. Po prostu czy w ten sam sposób obliczamy współczynnik kierunkowy tej prostej i jak już mamy ten współczynnik kierunkowy prostej, to w miejsce y i x wstawiamy współrzędną x-ową y-ową jakiegoś jednego dowolnego punktu, który na tej osi się znajduje. Nie, on wcale nie musi być w tym miejscu, nie musi być na drugiej osi, tak? Ale to akurat było pewne uproszczenie. I teraz jeszcze, jeżeli chodzi o zadania z prostych, to często pojawia się prawie zawsze albo określanie nam współczynników prostych dwóch, które mają być równoległe, albo mają być prostopadłe. Więc załóżmy, że mamy teraz dwie proste. Pierwsza, k,
o równaniu y równa się 2x minus 5 i druga yl o równaniu y równa się m minus 5 przez 2 razy x plus 9 drugich, czyli jest parametr. I jest pytanie, może być pytanie przed, dla jakiego parametru m te dwie proste będą równoległe, albo dla jakiego parametru m, dla jakiej wartości parametru m te proste będą prostopadłe. No załóżmy, że my oba zadania chcemy rozwiązać. No to w takim razie trochę teorii. Więc jeżeli mamy dwie proste k i l, ich równania będzie równanie taki y równa się a1x plus b1 lub prostej l y równa się a2x plus b2, to jeżeli te proste będą, mają być równoległe, to warunkiem na to jest to, żeby współczynniki kierunkowe proste tych obu były takie same, czyli a1 równa się a2. A jeżeli chcemy, żeby te proste były prostopadłe, to warunkiem na to jest to, żeby iloczyn współczynników kierunkowych tych prostych był równy minus 1. Ale często wygodniej jest też korzystać z przekształconego tego wyrażenia. Jak podzielimy obie strony przez a2, to pod jedynką, minus 1 będzie a2, czyli a1 równa się minus 1 przez a2. Czyli jeżeli współczynnik kierunkowy jednej prostej jest równy minus odwrotności drugiego, to te proste są, to się prostopadłe. To najczęściej się wykorzystuje, jak te współczynniki kierunkowe tych prostych są wyrażone ułamkami. Wtedy łatwo zauważyć, że jest 3 drugie, 2 trzecie. No od razu widzimy, że jest możliwość, że być może one są do siebie prostopadłe. No i teraz dowiedzmy się, dla jakich wartości parametru m te dwie proste, te dwie są równoległe, a dla jakich są prostopadłe. No więc załóżmy, że mają być równoległe. No to z tego wynika, że współczynniki kierunkowe obu prostych muszą być takie same. Czyli to, co stoi przy x się porównujemy. Czyli to jest nasze a, to dwójka to jest nasze a1, a to wszystko, to m minus 5 przez 2 to jest nasze a2. Więc a1 równa się a2, czyli 2 równa się temu ułamkowi. Likwidujemy mianownik, czyli mnożymy przez... Dlaczego przez 4 pomnożyliśmy? Nie mnożymy przez 4, po prostu mnożymy obie strony przez 2 oczywiście, tak? Mnożymy przez dwójkę obie strony, tak nawet ta dwójka przechodzi po prostu tam, tak? Czy będzie dwa razy, na skos się wydarza wtedy, dwa razy 2 to jest 4. Przenosimy minus 5 ze znakiem przeciwnym na drugą stronę, czyli 4 plus 5 równa się m, czy m równa się 9. Czyli jak m będzie równe 9, to wtedy te dwie proste będą do siebie równoległe. A teraz chcemy, żeby były do siebie prostopadłe, no to zgodnie z tym, co jest tu, ich iloczyn współczynników kierunkowych tych prostych musi być równy minus 1. No to, czyli współczynnik kierunkowy pierwszej prostej 2 pomnożony przez współczynnik kierunkowy drugiej prostej m minus 5 przez 2 to musi być równe minus 1. No to akurat tu dwójka się nam skróciła, czyli m minus 5 równa się minus 1, minus 5 przenosimy na stronę drugą z plusem, no i będzie 5 minus 1 to jest 4, czy m jest równe 4, to wtedy te dwie proste są do siebie prostopadłe. No to zadanie teraz następne. Teraz bardzo ważne zadania z równań i nierówności kwadratowych. Równanie wybrałem dość proste, bo chodzi o to, żeby metoda była poznana na wielu tu przykładach. Jeżeli ktoś chce dokładniej właśnie przeanalizować równania i nierówności kwadratowe, to akurat ten kanał się specjalizuje w tym początkowym okresie w równaniach i nierównościach, więc nawet jest playlista zatytułowana Matematyka, równania i nierówności. Tam są bardzo dużo tych lekcji, jest czasami z niektórych równań czy nierówności nawet 4 lekcje są. Także proszę zobaczyć. A dzisiaj próbujemy właśnie przypomnieć sobie pewną zasadę na prostym przykładzie. Więc mamy załóżmy, że mamy równanie na razie. Potem będą tutaj też nierówności. X kwadrat równa się x plus 6. I co robimy? Widzimy, że szykuje nam się równanie kwadratowe, więc przenosimy wszystkie wyrazy na jedną stronę. Najlepiej na taką stronę, gdzie to x jest, znaczy współczynnik przy x kwadrat jest dodatni. Jak przeniesiemy na drugą, też oczywiście ta sama metoda pracuje, ale niepotrzebnie sobie utrudniamy życie.
Więc przenieśliśmy na lewą stronę wszystkie wyrazy. No i co? Mamy, że funkcja kwadratowa x kwadrat minus x minus 6 jest równa 0. Szukamy w takim razie miejsc zerowych funkcji kwadratowej. Jak to się robi? Obliczamy deltę, no to wcześniej te współczynniki odczytujemy. Współczynnik a to jest to co stoi przy x kwadrat, czyli to jest 1. B to jest to, co stoi przy x w pierwszej potędze, to jest minus 1. I ten wyraz wolny to jest współczynnik c, to jest minus 6. Obliczamy deltę, to jest b kwadrat minus 4ac, no i wstawiamy b, to jest minus 1, ta czwórka była, a to jest u nas 1 i c jest równe minus 6, obliczamy, wchodzi tam 25, na szczęście łatwo obliczyć pierwiastek z delty, to jest 5 i obliczamy teraz pierwiastki tego, skoro delta jest większa od 0, to wiemy, że mamy dwa pierwiastki, pierwszy minus b, minus pierwiastek z delty, ten mniejszy przez 2a i drugi ten większy minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. No to wstawiamy wartości. Minus b będzie minus 1 to jest plus 1. Minus pierwiastek z delty przez 2a, a to jest 1 u nas. Tu wychodzi minus 2, a tu plus pierwiastek z delty będzie plus 5 i wyjdzie nam 3. I to jest standardowy sposób rozwiązywania równań kwadratowych. A ja teraz pokażę w inny sposób. On dość często jest spotykany właśnie w krajach anglosaskich, właśnie w USA i w Wielkiej Brytanii, ale również na całym świecie jest to rozpowszechnione, ponieważ tak naprawdę te wzory na delta, wzór na x1 i x2 jest wyprowadzany tą drugą metodą. Dopiero, czyli tak naprawdę ta metoda jest wtórna, a pierwotna jest ta, którą my zrobimy. W ogóle o żadnej delcie nie będziemy tu mówili. Właśnie będziemy obliczali przez przekształcanie równań. Czasami się nazywa to metoda dopełnienia do kwadratu. Zresztą cała lekcja jest poświęciłem na playliście Matematyka. Jest lekcja o tytule właśnie metoda rozwiązywania równań kwadratowych poprzez dopełnienie do kwadratu. Coś takiego, to może nam to jest troszkę inne, ale to dopełnienie do kwadratu gdzieś jest w temacie. No dobrze, więc jak ta druga metoda wygląda? Czasami jest prostsza. Znaczy ona jest bardzo skuteczna, jeżeli współczynnik przy x kwadrat jest równy 1. Ale jak nie będzie równy 1, to po prostu dzielimy, jeżeli już tak, robimy to samo co tu, czyli przenosimy to wszystko na jedną stronę, jakby widzimy, że jest równanie kwadratowe, więc mamy x kwadrat minus x minus 6 równa się 0. I teraz właśnie, jeżeli współczynnik przy x kwadrat nie jest równy 1, no to dzielimy obie strony przez ten współczynnik, czy przez a, i wtedy uzyskujemy równanie, gdzie ten współczynnik będzie równy 1 i dalej postępujemy tak, jak teraz powiem. Więc nie ma tu problemu. W takim razie, co robimy? Najpierw przenosimy ten wyraz wolny, tu ja trochę skróciłem, ale najpierw ten wyraz wolny, czyli to c, przenosimy na drugą stronę. To załóżmy, że na razie tej jednej czwartej, to nie, po prostu tylko przeniosłem tą szóstkę na stronę prawą ze znakiem, no ze znakiem, czyli właściwie już tu bym pewnie zostawił, bym nie przenosił, ale przeniosłem ze znakiem stąd plus, tak? I teraz co? Do prawej strony i do lewej strony dodaję pewną wartość. Zawsze dodaję b przez 2 do kwadratu. Więc u nas b to jest równe minus 1. Więc stawiamy tu minus 1, czy będzie minus 1 druga i do kwadratu będzie 1 czwarta. I teraz tą 1 czwartą dodaję po wcześniejszym przeniesieniu tego c na stronę prawą, dodaję do obu stron tego równania. Wtedy mam pewność, że to, co po lewej stronie waszej występuje, da się zapisać jako x plus b przez 2 do kwadratu. Czyli to, co tu jest w tym nawiasie, tu się pojawia. Czyli zamiast tego b przez 2 pojawia się minus 1 przez 2, czyli minus 1 druga. Jakbyście sobie podnieśli to do kwadratu, to byłoby tak. X kwadrat minus podwojony iloczyn, czyli byłoby minus 2 razy minus 1 druga, to będzie minus 1 razy jeszcze x, tak? Plus ten drugi wyraz do kwadratu, czyli plus 1 czwarta. Dokładnie to, co jest tu. A po prawej stronie, gdzie do tej szóstki dodajemy też tą 1 czwartą, tu wspólny mianownik, to czwarte będzie 24 czwarte, razem będzie 25 czwartych, tak? No i teraz mamy właśnie, że x minus 1 druga do kwadratu da się 25 czwartych i tu uwaga, bo tu
tu najczęściej uczniowie błędy popełniają. I teraz co? No, pierwiastkujemy obie strony i często uczniowie też zapisują, że jak pierwiastkujemy, to wychodzi nam, że x minus 1 druga równa się pierwiastek z tego. To jest jedno rozwiązanie, ale zobaczmy, że jeżeli, czyli a pierwiastek z tego to jest 5 drugich, tak? Ale również jak tu wstawimy minus 5 drugich, to lewa strona będzie równa prawej, czyli rozwiązaniem jest nie tylko, że x minus 1 druga równa się 5 drugich, bo pierwiastek z prawej strony, ale również rozwiązaniem jest, że x minus 1 druga równa się minus pierwiastek z 25 czwartych, czyli minus pierwiastek, minus 5 drugich, tak? No bo jak tu wstawimy minus 5 drugich do kwadratu podniesiemy, ten minus się zredukuje. Więc mamy tu dwa rozwiązania, że to, co w nawiasie jest równe właśnie 5 drugich, czyli x minus 1 druga jest 5 drugich, stąd przenosimy to jedną drugą na stronę prawą z znakiem przeciwnym, dodajemy, wychodzi 3. Lub drugie rozwiązanie, że x minus 1 druga równa się minus ten pierwiastek, czyli minus 5 drugich, przenosimy je na stronę prawą i wychodzi nam tu minus 2. Dokładnie te same pierwiastki, co tu. I teraz powtarzam jeszcze raz, że to rozwiązanie, tą metodą, to jest wtórne, bo wyprowadza się te wzory na x1 i x2, wyprowadza się właśnie tą metodą, którą ja tu podaję, która jest dość powszechna w krajach, znaczy w Wielkiej Brytanii czy w USA, ale na całym świecie jest bardzo powszechna. No w takim razie widzimy, że obie metody są skuteczne, możecie jedno wybrać lub drugą, a jak ktoś chce przećwiczyć tą metodę, to proszę przejść do właśnie do tej lekcji rozwiązywania równań kwadratowych metodą dopełnienia do kwadratu. Na playliście, to jest na dwóch playlistach, na playliście matematyka, gdzie są wszystkie lekcje matematyki i na playliście matematyka równania i nierówności. No i teraz może być, tak się rozwiązuje równania kwadratowe, a mogą być nierówności kwadratowe. I te, żeby już nie zajmować się tą deltą i tak dalej, to załóżmy, że zamiast takiego równania mamy bardzo podobną nierówność. Może być, że większe od, to lewa strona jest większa od prawej, albo lewa strona jest mniejsza od prawej, albo większa równa, albo mniejsza równa. To wszystkie możliwości, prawie wszystkie rozpatrzymy. I załóżmy, że tu będzie, w tym miejscu byłoby większe równe. No to mamy to. Już wtedy co? Przenosimy wszystkie wyrazy, tą metodą tradycyjną, przenosimy wszystko na jedną stronę, najczęściej na tą stronę, po której to ten wyraz współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, więc akurat tu na lewą stronę przenosimy. Obliczamy pierwiastki równania kwadratowego, to byśmy zrobili dokładnie tak samo jak tu, byśmy uzyskali te dwa pierwiastki. Potem rysujemy oś x, zaznaczamy te dwa pierwiastki na osi x, w tym przypadku minus 2 i 3, minus 2 i 3. Patrzymy na współczynnik kierunkowy, na ten współczynnik a przy x kwadrat, bo jeżeli on jest dodatni, to wtedy wiemy, że parabola na te ramiona do góry skierowana, wierzchołek na dole, więc rysujemy wtedy, tak to u nas jest, więc rysujemy tą parabolę właśnie przechodzącą przez te miejsca zerowe z ramionami do góry i teraz w zależności od tego, czy tu jest większe czy od zera, czy mniejsze od zera, to wtedy tak, jeżeli to jest większe równe od zera, to znaczy szukamy takich przedziałów na osi x, dla których ten wykres jest nad osią x. No to jest nad osią x od nieskończoności dotąd, czyli to jest ten fragment, tak, czyli od tamtąd aż do minus 2 włącznie, bo tu jest może być równe 0, lub od 3 włącznie do nieskończoności, bo to jest ten fragment. A gdyby było, że czyli rozwiązanie byłoby w formie przedziałów, że x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 2 włącznie lub od 3 włącznie do nieskończoności. To jest ten drugi przedział. Ale gdyby to było nie większe równe, ale mniejsze równe, to byśmy tak samo przenieśli te x plus 6 na stronę lewą, żeby mieć równanie kwadratowe ze współczynnikiem przy x kwadrat dodatnim. I wtedy co? Obliczamy miejsca zerowe tak samo, wyjdzie nam minus 2 i 3. Rysujemy tą oś x, zaznaczamy punkty, te miejsca zerowe, minus 2 i 3. I teraz, ponieważ to współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, to wiemy, że parabola jest ramionami skierowana do góry, znaczy ramiona paraboli do góry są skierowane, więc rysujemy tą parabolę i teraz, ponieważ ma być to wartość tej funkcji kwadratowej ma być mniejsza równa 0, to szukamy takich przedziałów na osi x, dla których ten wykres leży pod tą osią, więc leży od minus pod tą osią lub na tej osi, bo jest to mniejsze równe, więc to jest od minus 2 włącznie
łącznie do plus 3 włącznie, czyli to x spełniające tą nierówność, to jest, zawiera się przy dziale od minus 2 włącznie do 3. No i teraz ta druga metoda, teraz powiem, że moja, ale to oczywiście to jest światowa metoda również, daje automatyczny wynik. Po prostu samo rozwiązanie, nawet bez wykresu, to tu potrzebny jest wykres, a tu praktycznie żaden wykres nie będzie potrzebny. Więc mamy jeszcze raz to samą nierówność, x kwadrat większe równe od x plus 6 mamy. I teraz co robimy? No, doprowadzamy właściwie do tej postaci doprowadzamy, tak jak wcześniej, tylko że tu będzie równa się, tu będzie większe równe, tak? To jest ta postać, tylko tu będzie większe równe. Teraz, uwaga, tak naprawdę, to już wiemy z tego, co jest wyżej, że tak naprawdę możemy zapisać o to, co jest tu, jako wartość bezwzględna do kwadratu. To wtedy automatycznie wychodzą te dwie, czyli wartość bezwzględna tego, co jest tu podnoszone do kwadratu, to jest dokładnie to samo, co jakbyśmy zapisali w tej formie. Czyli jak teraz spierwiastkujemy, to zostanie pod spodem wartość bezwzględna, więc większa równa od pierwiastka z tego, od 5 drugi. A z tego wynika, że to jeśli to jest większe, wartość bezwzględna jest większa od pewnej, większa równa od pewnej liczby, to znaczy, że to wewnątrz wartości bezwzględnej jest większe lub równe od tej liczby lub to coś w nawiasie jest mniejsze równe od minus tej liczby. Są te dwie możliwości, abyśmy opuścili wartość bezwzględną. No i wtedy przenosimy tą minus jedną drugą na stronę prawą, więc tu wychodzi nam 5 drugich plus jedna druga, to będzie 6 drugich, czyli x będzie większe równe od 3, a z tej drugiej nierówności przenosimy minus jedną drugą na prawą stronę, to będzie minus 5 drugich plus jedna druga, to będzie minus 4 drugie, to będzie minus 2, czyli i to będzie, że x będzie mniejsze równe od minus 2. Czyli mamy tu jeden przedział, to jest od minus nieskończoności do minus 2. Właściwie byśmy musieli ten przedział tu zapisać, a to jest ten przedział, to jest od 3 włącznie oczywiście do plus nieskończoności. Tu też włączamy oczywiście ten punkt minus 2. A gdyby tu było, już mam mało miejsca, ale spróbujmy jeszcze. Gdyby ta nierówność była, to jest troszkę inaczej będzie, więc przenosimy te dwa wyrazy na stronę lewą. Właśnie inaczej, jak mamy tą nierówność, to doprowadzamy do tej postaci, co jest tu, tylko tu będzie w tym miejscu mniejsze równe, więc to już to, czyli tu właśnie już do tego doprowadzić tak samo jak tu jest i tu będzie zamiast równa się jest mniejsze równe, tak? No to tak jak powiedziałem, wyrażenie jakieś do kwadratu to jest to samo, co wartość bezwzględna tego wyrażenia do kwadratu. W takim razie zapisujemy to jako wartość bezwzględna tego, co jest wewnątrz tego nawiasu, czyli x minus 1, minus 1 druga, wartość bezwzględna jest równa, jest mniejsza od pierwiastka z tego, jest mniejsza równa od pierwiastka z prawej strony. A z tego wynika, jakbyśmy rozwiązali, tu się to x minus 1 druga musi być większa od minus 5 drugich, a mniejsza od 5 drugich. Czyli jak opuścimy wartość bezwzględną, to mamy dwa równania, że to x minus 1 druga jest większe od minus 5 drugich i jest mniejsze, jednocześnie ma być mniejsze od plus 5 drugich. I z tego wyszedłby przedział dla x, że x jest większe równe od minus 2, mniejsze równe od 3. Znaczy, tu akurat się mi to nie zmieściło, ale mówię, że ponieważ wątpię, znaczy, że myślę, że większość z Was pewnie będzie chciała trzymać się tej metody, tej tradycyjnej, a jak ktoś chciałby rzeczywiście dokładnie te problemy tu rozwiązać tą metodą drugą, no to proszę przejść do tych lekcji z równań i nierówności. Tam ja bardzo często robię jedną metodą i drugą, tam jest wszystko widoczne, bo tu jest akurat słabo widoczne ta końcówka, ale to jest tak dodatkowo, bo jak ktoś się tym zainteresował, to proszę przejść do tej lekcji, gdzie jest rozwiązanie równań i nierówności.
kwadratowy właśnie tą metodą dopełnienia do kwadratu. A jeżeli ktoś tradycyjny, to już mamy tą część i nic więcej nie trzeba dodawać. No to jeszcze tam zostało, tam jeszcze fragment, dwa zadania nam zostały, więc muszę przygotować. Planowałem jeszcze dwa zadania, ale tu widzę w kamerze, że bateria jest wykończona, jest dość długo ta lekcja trwa, więc tylko jedno zadanie zrobię. I akurat to zadanie jest tu potrzebne, ponieważ ono jest powiązane z tym poprzednim, z równaniami, z nierównościami kwadratowymi, bo tam powinienem już tam o tym przypomnieć, o zasadach postępowania przy nierównościach, ale zrobię to w tym momencie. Więc mamy nierówność, dość prostą nierówność liniową, ponieważ mamy x w pierwszej potędze. No i chcemy to rozwiązać. No to musimy pamiętać właśnie o czym, że przy przenoszeniu w jakiejś tam wielkości z jednej strony na drugą stronę nie trzeba zmieniać zwrotu nierówności. Przy mnożeniu lub dzieleniu obu stron przez liczbę dodatnią też nie trzeba zmieniać zwrotu nierówności, ale przy mnożeniu lub dzieleniu obu stron przez liczbę ujemną trzeba zmienić zwrot nierówności. Więc trzeba to pamiętać, jak w tym zadaniu, co w poprzednim jeszcze, tak jak mówiłem, że ta druga metoda dopełnienia do kwadratu w przypadku nierówności też może być stosowana. Jeżeli mamy ten współczynnik przed x kwadrat ujemny i to jest nierówność, to jak chcemy mieć przy x kwadrat współczynnik 1, to byśmy musieli tą obie strony nierówności podzielić przez ten ujemny współczynnik a, ten przy x kwadrat. I wtedy pamiętajmy, że przy nierównościach trzeba zmienić zwrot nierówności, tak, żeby o tym pamiętać. No i teraz właśnie mamy takie proste równanie liniowe. 2 minus x przez 2 minus 2x większe równe od czwórki. Pierwsze, likwidujemy ten mianownik, mnożąc sobie strony przez ten mianownik, czyli przez dwójkę. No to jak pomnożę ten pierwszy wyraz przez dwójkę, to dwójka się zgodzi z tą dwójką i zostanie 2 minus x. Jak pomnożę to przez dwójkę, to będzie minus 4x. Jak pomnożę prawą stronę przez dwójkę, to będzie minus 8. Mnożyłem obie strony przez dodatnią liczbę, więc nie muszę zmieniać zwrotu nierówności. I teraz co? Tu widzę, że minus x minus 4x to jest minus 5x. Przenoszę dwójkę z znakiem przeciwnym na stronę prawą. Nie muszę zmieniać wtedy zwrotu nierówności, czyli będzie minus 2 w tym miejscu. Minus 8 minus 2 to jest minus 10. No i teraz chcę samo x obliczyć. Dzielę przez to, co stoi przy x, czy dzielę przez minus 5, ale właśnie dzielę obie strony przez liczbę ujemną, to muszę zmienić zwrot nierówności, będzie wtedy x mniejsze równe od tego, co jest po prawej stronie, a po prawej będzie minus 10 przez minus 5, to wychodzi 2. No i można by tą oś x zaznaczyć, ten punkt o współrzędzie 2 i tu zaczerniamy, bo to jest mniejsze równe, jak gdyby było tylko mniejsze, to było w kółeczku pustym w środku i teraz ma być x mniejsze od tej wartości, czyli zbiór rozwiązań to jest od minus nieskończoności do 2 włącznie. Można zapisać też w formie takiej, że x też do przedziału od minus nieskończoności do 2 włącznie. No i więc tu tylko to było ta nierówność po to, żeby przypomnieć o tych zasadach postępowania przy wszelkich nierównościach. I ponieważ ta lekcja jest już dość długa, więc w tym odcinku na tym zakończę i będą jeszcze dwa kolejne, tak żebyśmy zdążyli przed maturą tą podstawową. Więc dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Witam ponownie. Dzisiaj kolejna lekcja z matematyki, ale jest to taki dla mnie przerywnik przed wyznaczeniem sobie kolejnych celów, ponieważ większość z tego, co planowałem nagrywać z matematyki, praktycznie już nagrałem. A ja szukam właśnie takich działów, czy takich problemów, gdzie to moje podejście wniesie coś nowego. Nie ma sensu powtarzać czegoś, co jest albo kopiowaniem podręcznika, lub kopiowaniem czegoś, co już można znaleźć w internecie, ale ponieważ pojawiło się tam wyrażone już przez kogoś zapotrzebowanie na elementy statystyki, no to ponieważ chwilowo
chwilowo nie mam pomysłu, co robić dalej, więc dzisiaj lekcja o podstawach statystyki. Właściwie to jest większość z tego, co potrzebne jest do zdawania matury. Więc dziś zajmiemy się właśnie statystyką i będziemy obliczali wartość średnią, wariancję, odchylenie standardowe, medianę i dominantę. Najpierw wszystko to obliczymy na takim prostym przykładzie, a potem na przykładzie troszeczkę bardziej skomplikowanym, ale tak naprawdę stosujemy podobne wzory. Więc w zadaniu pierwszym mamy nasz zbiór, składa się tu z pięciu wartości, czy jakaś tam wielkość, może być to wielkość fizyczna, jakieś pomiary danej wielkości, wyraża się liczbowo i mamy tu pięć elementów tego zbioru. Nawet mogłem, oznaczyłem te wartości jako x1, x2, x3, x4, x5, czyli mamy duże n, to jest liczba elementów tego zbioru, czyli n jest równe nas 5. I tu już wyżej pierwszy problem, jaki musimy rozwiązać, to jest jak się oznacza te poszczególne wielkości. Więc wartość średnia, to jest średnia arytmetyczna. Zaraz będzie wzór podany, oznacza się symbolem x z taką kreską na górze. To x czasami jest oznacza jako małe x, czasami duże x, to jest to samo. No, u mnie jest małe x, tak? Potem wariancja. Bardzo często jest oznaczane jako duże s do kwadratu, ale również bywa i małe s do kwadratu, ale również bywa sigma do kwadratu. To jest sigma, taki z brzuszkiem, taka literka. Więc, ale my oznaczymy jako duże s do kwadratu. No właśnie nawet widzimy, że to ten, ktoś powie, po co tak skomplikowanie oznaczać, bo ta kolejna wielkość, czyli odchylenie standardowe, to jest, oznaczam duże s, jak potem definicję poznamy, to odchylenie standardowe to jest pierwiastek z wariancji. A jeszcze wariancja jest oznaczana też czasami innym symbolem var, przez v, var. Taki skrót jest, tak? Więc każdy z tych skrótów można stosować. Ja proponuję raczej ten z tym S, bo jest dość łatwiej jest pisać to S niż tą sigmę. No, znacie literkę S, więc lepiej trzymać się tych oznaczeń. Potem jeszcze mamy medianę, to duże M, czasami tam jest MO oznaczona i dominantę D, albo czasami jest DO, tak? Duże D jeszcze małe O, tam na dole, tutaj jest MMO albo to jest DO. No i teraz każą nam obliczyć wszystkie te wielkości, więc zacznijmy od zdefiniowania wartości średniej. To jest średnia arytmetyczna, czyli to po prostu sumujemy wszystkie wartości tych wielkości, które występują w tym zbiorze i dzielimy przez ilość tych wielkości. Więc u nas tych, no właśnie można zapisać to w tej formie. Jak ktoś poda taki wzór, on jest po prostu prawdziwy, ale jak gdzieś pójdziecie na studia, to najczęściej się zapisuje jednak w formie takiej skrótowej, nawet na poziomie liceum też się tak zapisuje często. Więc ten zapis można skrócić, znaczy chociaż tego nie wygląda za bardzo skrócone, ale gdybyśmy tych elementów mieli tu bardzo dużo, to byłby skrót. Więc to jest symbol sumy, czyli sumujemy takie wyrażenie, czyli x, gdzie to i, ten indeks zmienia się od 1, a tu piszemy do jakiej wartości. Jeżeli tych elementów jest n duże, no to od 1 do n duże. Gdyby to n było 5, to od 1 do 5, czyli to byłoby x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 i to już koniec było. I dzielimy przez ilość tych elementów w tym zbiorze, czyli przez 1, 2, 3, 4, 5, czy przez to duże n. No i w takim razie obliczmy tą wartość średnią dla naszego przypadku. Więc ponieważ już ponazywałem to, te elementy jako x1, x2, x3, x4, no to wystarczy wstawić do tego wzoru. Więc wartość średnią obliczymy jako sumę tych wartości, czyli mamy tak 2 plus, czyli x1 plus x2 to jest 8 plus 7 plus 3 plus 5 i dzielimy przez ilość tych elementów, czyli przez
przez 5 równa się, no to sumujmy 2 plus 8, bo ten plus tak wygląda, jakby nie był plusem. 2 plus 8 to jest 10, 7 plus 3 to jest też 10, czy razem to mamy 20, jeszcze plus 5 to jest 25, dzielimy przez 5. No to jest specjalnie, te liczby są tak dobrane, żeby łatwo się obliczało, więc uzyskaliśmy wartość średnią równą 5. No to teraz możemy obliczyć no właśnie, jeszcze taka interpretacja, czym byłaby ta wartość średnia? Więc gdyby zamiast tych wartości wszystkie elementy w tym zbiorze, byłoby też tych elementów 5, ale wszystkie te elementy miałyby wartość równą wartości średniej, to suma tych wartości byłaby taka sama jak suma wartości w tym rzeczywistym zbiorze. To taki jest sens tej wartości średniej. Więc gdyby one się po prostu nie różniły i miały taką samą wartość, równą wartości średniej, to suma tych wartości byłaby taka sama jak suma tych wartości w tym rzeczywistym właśnie zbiorze. No i teraz możemy wyliczyć wariancję. I też ten właśnie wzór na wariancję. Czym jest ta wariancja? No to jest, jak tu spojrzymy, dzielimy przez n, czy przez ilość tych elementów zbioru, a w liczniku jest suma różnic między wartością, daną wartością w zbiorze, a wartością średnią podniesioną do kwadratu. Ta różnica podniesiona jest do kwadratu. I, czyli to jest nic, patrząc na to, co jest wyżej, to jest inaczej średnia arytmetyczna z kwadratów, powiemy, że odchyleń wielkości w tym zbiorze, poszczególnej wielkości w zbiorze od średniej, tak? Czyli to x1 minus x średnie, x2 minus x średnie i tak dalej, jest to różnica między wartością danego elementu w zbiorze, a wartością średnią. I jak widzicie, te kwadraty, one tak naprawdę mają usunąć tą wartość ujemną, gdyby czasami tam się pojawiała. Taki jest sens. Czyli w jakim stopniu wariancja mówi nam o tym, jak bardzo różnią się elementy tego zbioru od wartości średniej. Czyli im większa jest wariancja, tym więcej tych elementów jest, tym większa jest różnica między tymi elementami tego zbioru a wartością średnią. Im mniejsza jest wariancja, to one są bliżej tej wartości średniej. I również, ponieważ już przyspieszę, znaczy odchylenie standardowe to jest po prostu pierwiastek z wariancji, właśnie dlatego tak jest zapisywane S z tą dwójką i to jest S, więc odchylenie standardowe też będzie nam mierzyło to odchylenie, będzie jakąś miarą odchylenia wartości występujących w zbiorze od wartości średniej. Czyli im mniejsza będzie ta wariancja, im mniejsze będzie odchylenie standardowe, tym te elementy są bliżej tej wartości średniej. Im większa będzie, tym są dalej od wartości średniej. No niektóre mogą być bardzo blisko, ale tak patrząc na większość elementów, to będą albo dalej, albo bliżej wartości średniej. No to w takim razie obliczmy tą wariancję, ale teraz spójrzmy jeszcze raz na ten wzór, czyli to jest nic innego, tylko właśnie średnia wartość kwadratów odchyleń wartości występujących w zbiorze tych poszczególnych od wartości średniej i dałoby się to zapisać w formie skrótowej, czyli to jest, to jest oczywiście tu jeszcze równa się o przez n. I można to zapisać w formie skrótowej. Ten licznik to jest raczej suma jakich wyrażeń? Xi minus wartość średnia, gdzie ten indeks to jest, mówi, który to jest element w zbiorze, to jest nawet pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. I ile takich wyrażeń występuje? No tyle, ile jest elementów w zbiorze, czyli aż do n, bo n to jest ilość elementów w zbiorze. No i dzielimy to całość przez liczbę elementów w zbiorze, czyli przez to duże n. Ale mówię, jak ktoś zapisze po prostu ten wzór i będzie do niego wstawiał, to oczywiście też jest poprawnie. No więc obliczmy. W takim razie wariancję obliczamy. S równa się kreska ułamkowa. No i musimy obliczyć takie różnice i podnieść do kwadratu. Więc ja najpierw zapiszę. X1 to jest u nas 2, więc mamy tak.
2 minus wartość średnia, czyli 5 do kwadratu, plus potem będzie x2 minus wartość średnia, x2 to jest nasze 8, czyli to jest 8 minus, wartość średnia, czyli 5 do kwadratu. Mam nadzieję, że się zmieszcza. Plus x3 to będzie 7 minus wartość średnia, czyli 5 do, kwadratu, plus będzie teraz 3, czyli 3 minus wartość średnia, czyli 5 do kwadratu i jeszcze plus, 5 minus wartość średnia, czyli 5 i do kwadratu i całość dzielimy przez ilość tych elementów zbioru, czy przez to duże n, to u nas to jest 5, równa się, tu muszę odkreślić, bo tu mamy te wzory, no to tu będę musiał, przyspieszyć troszeczkę, więc 2 minus 5 to jest minus 3 do kwadratu, minus ten się redukuje, bo będzie minus 1 razy minus 1, to będzie 9, czy mamy równa się, tu 9, kreskowa, nazwę, plus 8 minus 5 to jest 3, do kwadratu to jest też 9, 7 minus 5 to jest 2, do kwadratu to jest 4, potem 3 minus 5 to jest minus 2, do kwadratu to jest też 4 i jeszcze mamy 5 minus 5 to jest 0, 0 do kwadratu to jest 0 i dzielimy przez liczbę, tych elementów zbioru, czy przez duże n, czy przez, 5 równa się. No i obliczamy, można nawet poszczególować 9 plus, 4 to jest 13, 9 plus 4 to jest 13, razem 26, tak? Czyli 26 przez, 5 równa się 5, 1 piąta, 1 piąta to jest 0,2, czyli 5,2. No i obliczyliśmy, już wariancję. I ponieważ odchylenie standardowe to jest pierwiastek, z wariancji, to można od razu to zrobić. Więc odchylenie standardowe S, równa się pierwiastek z wariancji, czyli to się równa pierwiastek z 5,2. Już to obliczałem gdzieś tu kalkulatorem w sekundę. 2,28. Tak, To się równa 2,28. Tu jeżeli chodzi o to odchylenie standardowe, o wariancję, ale odchylenie standardowe, bardzo często podaje się dokładność, z jaką trzeba ją podać. Więc załóżmy, żeby w treści by było, żeby podać odchylenie standardowe z dokładnością do 1/100. Wtedy otrzymalibyśmy wzór taki około 2,28. Czyli im większe jest to odchylenie standardowe, tym, jak powiedziałem wcześniej, tym częściej, większa jest różnica, częściej występuje większa różnica między wartościami tych elementów zbioru od wartości średniej, tak? Więc jest to w jakiś sposób miarą, tego odchylenia właśnie, tego rozrzutu jak gdyby względem wartości średniej. No i teraz za chwileczkę jeszcze, albo nawet już teraz zacznę o tym mówić, więc w przypadku właśnie, więc my rozpatrujemy na razie ten najprostszy przypadek, znaczy na czym polega prostota, że tu są wymienione wszystkie wartości, które występują. Te wartości mogłyby się nawet powtarzać, gdyby jeszcze tu były 2, 3, to by jeszcze dopisał jeszcze 2, 3 i tak dalej. Jeżeli są podane wszystkie wartości, nawet jeżeli one się powtarzają, no to po prostu robimy to w ten sposób, jak i teraz. Natomiast często, podawane są wartości tak pogrupowane, bo na przykład jeżeli pewna wartość w zbiorze się powtarza kilka razy, to mogą być na przykład w formie tabelki podane, że na przykład wartość 5 powtarza się 8 razy, wartość 7 12 razy i tak dalej. I wtedy oczywiście można by wypisać sobie na przykład, jeżeli jakaś wartość się powtarza 5 razy, na przykład 7 się powtarza 5 razy, to będzie, można wypisać sobie 7, 5 razy, tak? Tylko że jak tych elementów jest bardzo dużo wtedy, no to byłoby to nieefektywne. Więc, ale
to zawsze działa. Czyli jeżeli wypiszemy sobie wszystkie elementy zbioru, nawet gdyby się powtarzały wielokrotnie, tyle razy, ile one tam się powtarzają, no to wtedy stosujemy te wzory i zawsze te wzory dają nam dobry wynik. Ale jest to czasami przy dużej ilości tych elementów w tym zbiorze, dużej ilości powtarzających się jeszcze elementów, jest to nieefektywne. Dlatego za chwileczkę właśnie rozpatrzymy ten przypadek, gdzie będą te wartości w zbiorze pogrupowane, te, jeżeli się powtarzają. Będziemy widzieć, ile razy występuje pewna wartość. To jeszcze zanim to zrobimy, to musimy jeszcze powiedzieć o medianie i dominancie. Tylko właśnie, czy muszę miejsce chyba jednak stworzyć. Bo czym jest mediana? Mediana to jest wartość środkowa. Żeby ją znaleźć, i tu mamy dwie możliwości. Żeby ją znaleźć, najpierw za każdym razem trzeba uporządkować wartości tych elementów, które występują w zbiorze, od największej do najmniejszej, albo od najmniejszej do największej. Jak powiedziałem, od najmniejszej do największej, albo od największej do najmniejszej. No, nie ma znaczenia. I jeżeli ta ilość jest tak jak w tym przypadku nieparzysta, to po prostu szukamy wartości środkowej. W jaki sposób? Można po prostu przekreślać z obu stron po jednej wartości. Tak, raz, dwa i zostanie nam jedna. Ale oczywiście to nie w tym przypadku, jak nie przy takim zapisie właśnie jak tu jest, bo wcześniej trzeba właśnie uporządkować te wartości elementów w tym zbiorze, żeby właśnie występowały od najmniejszej do największej albo odwrotnie. Tak? Więc my za chwileczkę to właśnie uporządkujemy. No i potem trzeba będzie powiedzieć, bo jak mamy nieparzystą ilość, to po odrzucaniu tych skrajnych parami zostanie nam jedna i to będzie ta mediana. To będzie mediana. Natomiast jeżeli mamy parzystą ilość i będziemy odrzucali te skrajne parami, to na końcu zostaną nam dwie. No dwie, jeżeli nie możemy ich odrzucić, bo nie będziemy mieli żadnej wartości. I zostaną nam dwie, to liczymy wtedy średnią arytmetyczną z tych dwóch, które tam zostały. Zawsze mamy możliwość, dwie możliwości. Albo przy nieparzystej ilości po odrzucaniu parami tych skrajnych uzyskamy jedną i to będzie mediana, a jak jest parzysta ilość, to po odrzucaniu skrajnych zostaną nam dwie i obliczamy średnią wartość tych ostatnich dwóch i to jest nasza mediana. No to muszę tu przygotować. No, troszkę tu usunąłem z tablicy. Tu na górze przepisałem te nasze wartości w zbiorze, czyli 2, 8, 7, 3, 5. I jak szukamy mediany, tak jak powiedziałem, trzeba uporządkować najpierw te elementy zbioru od największego do największej wartości do najmniejszej albo odwrotnie. I dopiero będziemy usuwać parami z obu końców wartości i na końcu albo zostaje nam jedna, tu akurat jedna przy nieparzystej ilości, albo dwie, no to jeżeli ta jedna zostanie, to już jest ta mediana nasza, a jeżeli dwie, no to średnio arytmetycznie obliczamy tych dwóch i to będzie nasza mediana. Więc porządkujemy. No najmniejsza jest od najmniejszej do największej na przykład. Czyli mamy tak, 2, potem jest 3, potem jest 5, potem jest 7, potem jest 8. I po jednej z obu stron usuwamy. Czyli usuwamy 2 i 8, 3 i 7. No i została nam jedna wartość. Czy medianą jest to 5. Czyli nasza mediana, czy to M równa się 5. No ale gdyby właśnie zapiszmy jakiś przykład zbioru, gdzie ilość elementów jest parzysta. No, niech będzie na przykład 6, 8, 1, 3, potem 7, co to jeszcze może być, 5 może być jeszcze, tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, dobrze. Mamy już teraz parzystą, to nie jest 75, tylko to jest 7, to jest 5, może po przecinkach, no, będzie tak łatwiej. O. I tu jeszcze niech będzie 5. No, pierwsze, co musimy zrobić, to uporządkować te elementy zbioru od najmniejszej do największej, albo odwrotnie. No to niech będzie tak, to jest taki 1, potem jest 3, potem jest 5, potem jest 6, potem jest 7,
potem jest 8. No i teraz, jak już mamy uporządkowane te wartości, od największej do najmniejszej, to usuwamy parami z obu końców te wartości. Pierwsza para, druga para. Zostają nam dwie, no nie możemy ich usunąć, bo wtedy nie ma żadnej wartości. Więc sumujemy, czyli tam nasza mediana. Mediana to będzie 5 plus 6 na 2, czyli, bo mamy średnią arytmetyczną, czyli sumujemy wartości tych elementów, dzielimy przez ich ilość, czyli przez 2. Ta szóstka też tak niewydarzona jest. To się równa 11 przez 2, to się równa 5,5. To byłaby nasza mediana. No i jeszcze krótko o dominancie. Dominanta to jest wartość najczęściej występująca w danym zbiorze. I tu jest, trzeba tu uważać, bo na przykład obliczmy dominantę, czy określmy dominantę dla tego pierwszego naszego zbioru. Która wartość najczęściej się tu powtarza? Ktoś powie, że żadna, a ja powiem, znaczy są dwie interpretacje, że żadna, albo że każda tak samo często się powtarza. Więc jaka jest odpowiedź? Każda z tych wartości jest tu dominantą, czyli mamy nie jedną dominantę, tylko dominantą jest wartość 2, wartość 8, wartość 7, wartość 3, wartość 5. No gdyby było, na przykład byśmy inny zbiór, tu tak samo, ponieważ tu wszystkie wielkości tylko raz się powtarzają, czyli nie powtarzają się wielokrotnie, to każda z tych wartości jest tu dominantą. Dominant może być wiele, ale dajmy przykład inny, na przykład niech będzie zbiór taki 7, 3, 2, jeszcze raz 3, 7, potem tu jeszcze 5, 5, 3, 7, o nie będzie tyle. No i tu teraz, co jest dominantą? Tu najczęściej występującą wartością jest 3. Czy dominantą byłaby liczba 3? I tu byłaby wtedy jedna dominanta. Ale gdybyśmy jeszcze dopisali przykładowo jeszcze jedną siódemkę, to dominantą byłaby wartość zarówno 3, jak i zarówno 7, bo obie te wartości powtarzają się 3 razy i to najczęściej względem innych tu wartości. Więc także widzimy, czyli pamiętajcie, że dominant może być bardzo dużo, po prostu szukamy wielkości, która najczęściej występuje, jeżeli tylko raz wszystkie występują, to wszystkie są dominantami, tak? No i tyle, jeżeli chodzi o dominantę i medianę. Ale tu jeszcze zostawiłem te wzory na wartość średnią, a szczególnie na wariancję, bo teraz przejdziemy i ten krok dalej, znaczy to już tam dużo nie ma tu do uczenia, bo ten kolejny stopień trudności to jest, są przykłady czy zadania, gdzie podadzą nam wyniki w sposób uporządkowany czy posegregowany, bo jeżeli niektóre wielkości będą występowały w zbiorze wielokrotnie, to nie będą wyliczone wszystkie poszczególne wartości zbioru, tylko wszystkie wartości zbioru i podana wielokrotność ich wystąpienia. Jak sobie z tym radzić? To spójrzmy na ten wzór, który tu występuje, na wariancję. Bo jeżeli na przykład wartość x1 byłaby równa wartości x2, i jeszcze równa przy wartości x3, czy jeszcze jakieś tam, no to gdybyśmy tak wypisali wszystkie te wielkości po kolei, nawet wielokrotnie występujące, no to tych wyrazów byłoby dużo, ale niektóre wyrazy, ten pierwszy i drugi, na przykład jeżeli by te wartości x1 i x2 były takie same, one by się powtarzały. To zamiast wtedy pisać taki wzór skomplikowany, taki długi, to można by napisać inaczej, że tu n z jakimś indeksem i w nawiasie ta wartość powtarzająca się minus wartość średnia i to n byłoby tą liczbą powtórzeń tej wielkości w tym zbiorze. I
jeżeli inne wielkości też się powtarzają, to nie ma sensu dla nich pisać kolejnych oddzielnych takich różnic do kwadratu podniesionych, bo to będą takie same różnice do kwadratu podniesione, więc wystarczy napisać ilość powtórzeń razy taka jedna różnica, gdzie to jest ta wartość minus wartość średnia podniesiona do kwadratu. Zaraz ten wzór właśnie zapiszę, bo zaraz ten przykład właśnie dam, to któż informuje skąd to się weźmie, tak? Więc wtedy tu w liczniku te powtarzające się wyrazy będą pogrupowane i to będzie ilość powtórzeń razy takie wyrażenie do kwadratu. Potem będzie ilość powtórzeń innego wyrażenia razy ta różnica do kwadratu podniesiona, tak? Ale w mianowniku będzie całkowita, znaczy liczba elementów tego zbioru, czy będzie suma tych, nawet i suma tych wielkości, ile się razy powtarzają, tak? Czy te liczby n będzie, a to się pojawia, już lepiej tu nie będę dalej mówił. Więc zadanie to następne, ten szczebel wyżej, że zadanie, w którym są pogrupowane wartości powtarzające się, tak? I teraz drugie zadanie. I może być tak, że pewne elementy w tym naszym zbiorze, znaczy wartości pewnych elementów, będą się powtarzały. I często właśnie już podaje się tę zawartość zbioru w sposób uporządkowany właśnie, podając jaka jest wielokrotność występowania pewnej wartości. Ale my sobie już utrudnimy zadanie i my sami to zrobimy po prostu. Czyli powiedzmy, że gdyby ktoś nam kazał właśnie nawet tą część wstępną zrobić, żeby uporządkować tak te elementy, żeby wykazać jaka jest krotność występowania poszczególnych wartości w naszym zbiorze. I żeby jeszcze dodatkowo utrudnić zadanie, tych elementów to dość dużo umieściłem, więc raczej nic trudniejszego, z niczym trudniejszym się już nie spotkamy. Więc załóżmy, że nasz zbiór składa się z takich wartości, czy jakiś, powiedzmy, że mierzyliśmy wartość jakiejś wielkości na przykład fizycznej i otrzymaliśmy takie wyniki, tak? No i pierwsze, co powinniśmy zrobić, to właśnie, bo tu można zacząć właściwie od końca, że my medianę i dominantę dopiero określaliśmy po obliczeniu wartości średniej, wariancji i odchylenia standardowego, a tu nam będzie się opłacało zacząć właściwie od uporządkowania tych elementów od najmniejszej wartości do największej. Przy okazji od razu zobaczymy potem, ile tych elementów jest, znaczy ile razy pewne wartości się powtarzają i będzie zresztą łatwo znaleźć mediany i również dominantę, tak? Więc pierwsze to uporządkujemy te wszystkie elementy od najmniejszej wartości do największej. Jeżeli jakaś się powtarza, to tyle razy ją zapiszemy, ile razy ona się powtarza. Więc najmniejszą wartość to jest 1 i występuje ile razy? Raz, dwa razy, czyli piszemy to tak, jeden. Potem kolejna najmniejsza to jest 2. Raz, dwa, trzy, cztery razy, czyli musimy 4 razy zapisać. 2, 2, 2, 2. Potem najmniejsza kolejna to jest 5. Ile razy jest 5? Raz, dwa, dwa razy, tak? Czyli mamy 5, 5 i 5. Potem 6 jest. Raz, 2, 3, 4, aż 5 razy. Czyli 6, 6, 6, 6, 6. Oto przecinki. I jeszcze 8 występuje. Zobaczmy. Raz, 2, 3, 4, też 5 razy. 8, 8, 8, 8, 8. No i tu to pierwsze, co możemy zrobić, to obliczyć medianę, bo tu już jak policzmy ilość elementów, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, czy parzysta ilość, więc tu jak się to mediana, to jest ta wartość środkowa, więc powinniśmy opuszczać parami te skrajne wartości i ponieważ tu jest parzysta ilość, więc tak, co nam dwie zostaną i średnią arytmetyczną ich obliczyć. I tu nawet mogę wam wzór podać, bo zaraz sprawdzimy to, że jak mamy parzystą
ilość, to od które dwie wartości zostaną, licząc od początku. Dzielimy to 18 przez 2, wychodzi nam 9, więc zostanie 9 i 10. I sprawdźmy, czy kto jest 9? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 to będzie ta, czyli 6 i 6. No więc łatwiej by średnio było liczyć nawet, tak? A teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście tak by było. Ja przekreślę, znaczy te wartości pamiętamy, ale przekreślam jedynkę i ósemkę, potem jedynkę i ósemkę, dwójkę i ósemkę, dwójkę i ósemkę, znowu dwójkę i ósemkę, przekreślam, dwójka i szóstka już tu jest, piątka, szóstka, piątka, szóstka i widzimy, że ostatnie dwie zostaną nam 6 i 6, no to mediana to będzie średnia arytmetyczna, czyli 6 plus 6 przez 2, oczywiście to jest 6. Tak, tak jakby przypadkiem wyszły takie same liczby, ale gdyby to było na przykład 4 i 5, to byśmy dodali 4 do 5 i dzielimy przez 2. Czyli już mamy, że mediana to jest 6. Teraz właśnie patrzymy, możemy te posegregować te wartości tych wielkości występujących w naszym zbiorze w formie takiej tabelki. Więc to i to będzie oznaczało kolejną różniącą się wartość, czyli numer, czyli ile mam tych różnych wartości. Jedynki mamy, dwójki mamy, piątki mamy, szóstki i ósemki, czyli mamy 5 różnych wartości. O tym nas informuje ta liczba i. Można jakoś bez tego nawet tą tabelkę robić. X i to są wartości, jakie są przyjmowane. No to już mówiliśmy, że jest tak. Wartość 1 występuje, wartość 2 występuje, wartość 5 występuje, wartość 6 występuje i wartość 8 występuje. Teraz piszemy po co, ile razy dana wartość. To n oznacza, ile razy dana wartość w tym zbiorze się powtarza. To ile razy się jedynka powtarza? 2 razy. Ile razy dwójka się powtarza? Aż 4 razy. Ile razy piątka się powtarza? Też 2 razy. Ile razy szóstka się powtarza? Aż 5 razy. I również ósemka się powtarza 5 razy. To możemy tu nawet tą tabelkę taką sobie dorysować. O. Tak. O. I tu, jak chcemy sobie pomóc, to możemy również jeszcze tu obliczyć sumę wartości wszystkich tych jedynek. Tu suma wartości wszystkich dwójek. Tu suma wartości wszystkich piątek. Tu suma wartości wszystkich szóstek. Czyli gdybyśmy sumowali wartości wszystkich jedynek, to 1 plus 1 to jest ile? 2. To jest inaczej 2 razy 1. 2 razy 1, czyli suma to byłaby 2. Byśmy sumowali teraz dwójki. To jest 2 plus 2 plus 2 plus 2, czyli to jest 4 razy 2. 4 razy 2, czyli 8. Potem piątek 2, to 5 plus 5 to jest 10, ale to jest to samo co 2 razy 5. Widzimy, że można tak zrobić 10. Potem ile szóstek? 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 to jest 5 razy 6, czy 5 razy 6 to jest 30. Teraz 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 to jest 5 razy 8, czy 5 razy 8 to jest 40. I więc cała suma wszystkich tych wartości to będzie suma tych wartości. No to 2 plus 8 to jest 10, tu jest 40 plus 30 to jest 70, plus 10 to jest 80, plus 10 to jest 90, czyli ta suma nam wyszła całkowita 90, a tu to n, jak sumujemy, ile było poszczególnych wartości różnych od siebie, to uzyskamy tą liczbę wszystkich elementów. Czyli 2 plus 4 plus 2 plus 5 plus 5, to uzyskamy tą dużą liczbę n, czyli liczbę wszystkich elementów zbioru. No to zobaczmy. 2 plus 4 to jest 6, 6 plus 2 to jest 8 i plus tu jeszcze 10 to jest, czyli to n równa się 18. Ale to jest to samo, jakbyśmy policzyli. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To się zgadza, jak widzicie, tak?
I praktycznie teraz, gdybyś, moglibyśmy z tej tabelki obliczyć sobie średnią arytmetyczną, bo to jest suma wartości, suma wszystkich tych wartości, jakbyśmy dodali wszystkie te wartości do siebie i podzielili przez ich ilość. No to ilość tych elementów to jest 18, suma wszystkich wartości to jest to, co tu obliczyliśmy, to jest 90, 90 przez 18 byśmy obliczyli, to byłoby, ile to jest? 5, bo 5 razy 8 to jest 40 i 5 dodajemy do czwórki, więc zastał obliczył, więc można byłoby nawet z tej tabelki obliczyć tą średnią, no ale my obliczymy ze wzoru. Ten wzór troszeczkę inaczej wygląda, bo teraz zobaczmy, że moglibyśmy obliczać średnią, w razie średnią arytmetyczną obliczymy, średnią arytmetyczną równa się, moglibyśmy po prostu sumować. 2 plus 8 plus 1 i tak dalej i podzielić przez ilość przez 18. Ale jeżeli na przykład jakbyśmy już uporządkowali wcześniej, to moglibyśmy tak zrobić. Czyli 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5 plus 5, to w liczniku by było, tak? No to zamiast tego możemy napisać 2 razy 1 plus 4 dwójki 3 razy plus 4 razy 2 plus 2 piątki, czy plus 2 razy 5, czyli nie musimy sumować po kolei, możemy sumować już te iloczyny, czyli ile razy występuje jakaś wielkość, razy ta wartość. Czyli praktycznie możemy tak zrobić, że to jest tak, 2 jedynki, czy 2 razy 1 jest wartość wszystkich jedynek, plus ile? 4, właśnie tu mamy 4 dwójki, 4 razy 2 to jest wartość wszystkich dwójek, plus potem będzie ile? 2 razy 5, czyli 2 razy 5 to jest wartość wszystkich piątek, plus teraz będzie tu, 5 razy 6, czyli 5 razy 6 to wartość wszystkich szóstek i oczywiście 5 razy 8 plus 5 razy 8 to jest wartość wszystkich ósemek, tak? I dzielimy przez sumę tych, ilość tych elementów tego zbioru, czyli przez to n to jest 18. Czy można stąd obliczyć, czy też licząc ile tych elementów tam występuje, czy przez 18 to się równa, no tu spróbuję, równa się. Kreska łamkowa, 2 razy 1 to jest oczywiście. Na przykład zobaczcie, że tu na górze otrzymamy dokładnie o te wartości. No bo tu mnożyliśmy, to jest to razy to, plus to razy to, plus to, znaczy to razy to jest to razy to jest to, i tak dalej. Więc otrzymamy. Zresztą możesz zobaczyć, 2 razy 1 to jest co? 2. 4 razy 2 to jest 8, plus 2 razy 5 to jest 10. Idziemy dalej jeszcze. 5 razy 6 to jest oczywiście 30. I 5 razy 8 to jest oczywiście 40. Zobaczcie, że dokładnie to, co tu zapisałem, to jest to, co jest w tej tabelce poniżej, więc nic dziwnego, że to widzianie z tabelki też jest poprawne. I dzielimy to przez oczywiście przez 18, równa się, no to już to liczyliśmy, to jest oczywiście 90, to się równa 90 przez 18. Tu liczby są tak dobre, że przynajmniej to wartość średnio, żeby dało się łatwo obliczyć. I to w pamięci nawet obliczymy, ale ktoś nie może powiedzieć w kalkulatorem, to jest nic innego, tylko 5. Więc widzimy, że ten skomplikowany wzór to tak naprawdę to jest dokładnie to, co robiliśmy w tej tabelce. I że po prostu N to mówi nam, ile razy dana wielkość się powtarza. To zamiast pisać 50 plus 50 plus 50 plus 50, tam 23 razy, to napiszemy 23 razy 50 po prostu, tak? Jak kolejna wielkość się powtarza kilka razy, to napiszemy, ile razy się powtarza, razy ta wielkość, to będzie kolejny element tej sumy. To mówi nam, ile jest tych różnych elementów, tych, które czasami się powtarzają, czasami się nie powtarzają, tak? Bo wcale się nie muszą powtarzać, tak? No i jeszcze zanim, tu jeszcze nie ma miejsca na obliczenie tej wariancji, zaraz tu będzie trochę trudniej, nie będą takie liczby dość proste, ale jeszcze jedno możemy tu zrobić, ponieważ możemy również z tego, co już tu mamy na tablicy, obliczyć dominantę. Więc dominanta to jest
To jest wartość najczęściej występująca. Więc my właściwie już w tej tabelce widzimy, że najczęściej występują wartości 6 i 8, czyli mamy tu dwie dominanty. Czyli dominantą jest 6 i dominantą jest 8, bo to są najczęściej występujące wartości. Pamiętajmy, że dominant może być wiele, a jak wszystkie wartości tylko raz się powtarzają, czyli tylko raz występują w zbiorze, to wszystkie te wartości są dominantami. Może być tyle nawet, ile ich elementów zbioru jest, tak? Ile jest elementów w zbiorze. No i teraz, ponieważ to nie ma miejsca, to zaraz obliczymy odchylenie, wariancja później z pierwiastek z wariancji, to odchylenie standardowe, ale tu dokładnie będziemy mieli ten sam problem, że w liczniku wariancji występuje suma takich wyrażeń od wartości, czyli gdybyśmy liczyli z tego wzoru, tego poprzedniego, to byśmy w liczniku co to mieli? Od dwójki trzeba by odjąć wartość średnią, wziąć w nawias, podnieść do kwadratu i sumować. Od ósemki odjąć wartość średnią, wziąć w nawias i do kwadratu podnieść i sumować z tym. Potem od jedynki odjąć wartość średnią w nawiasie do kwadratu i sumować to, co było wcześniej i tak dalej. Ale jeżeli mielibyśmy tu aż w przypadku ósemki 5 takich samych wyrażeń, to byłoby 8 minus 5 w nawiasie do kwadratu. To zamiast pisać 5 razy właśnie 8 minus 5 w nawiasie do kwadratu i tak 5 razy, to napiszemy 5 razy w nawiasie 8 minus 5 do kwadratu, tak? Piątka będzie na zero tego kwadratu, tak już nie będzie podnoszona do kwadratu. Czyli tu pamiętamy właśnie, żeby... I ten wzór o tym mówi, że jakaś wielkość, ta xi się powtarza, to nie trzeba takich wyrażeń pisać xi minus x średnie do kwadratu tyle razy, ile się powtarza, tylko by napisać tą liczbę, ile razy się powtarza przed takim wyrażeniem. Pomnoczy, bo tyle razy trzeba by pisać, bez tego trzeba by tyle razy napisać to wyrażenie, ile razy ta wielkość się powtarza. Więc to jest, skracamy sobie po prostu czas, tak? No ale muszę przygotować właśnie tablicę, bo tam trochę obliczenia bardziej skomplikowane, ale to kalkulator wszystko przyjmuje. Tu teraz obliczmy wariancję. I pamiętajmy, wzór wygląda skomplikowanie, ale co w tym liczniku tego wzoru? No w mianowniku to jest liczba elementów tego zbioru, czyli 18 u nas, tak? A co jest w liczniku? To jest od wartości danego elementu, czy na przykład od dwójki, odejmujemy wartość średnią, czyli 5, podnosimy to do kwadratu i sumujemy z kolejnymi elementami, tak obliczymy potem, czyli plus 8 minus 5, czy wartość średnia w nawiasie do kwadratu, plus 1 minus 5 w nawiasie do kwadratu i tak dalej. No ale pewne wyrażenie, na przykład wyrażenie 8 minus 5, czy minus wartość średnia do kwadratu, ile razy by się powtarzało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To zamiast pisać 5 razy taką różnicę do kwadratu, napiszemy 5 razy taka jedna różnica do kwadratu, tak? I podobnie przy kolejnych elementach, które się powtarzają. Więc ten wzór po prostu to mówi, że możemy sobie to zadanie uprościć, czyli obliczamy, czyli wariancja, czyli s kwadrat, nie wiem, czy to się zmieszczę, równa się kreska ułamkowa. I to będzie tak, jedynka, to będzie od jedynki odejmujemy wartość średnią, czyli 5, podnosimy do kwadratu, ale żeby nie pisać dwukrotnie takich wyrażeń, to napiszemy tu dwa razy to wyrażenie, plus, teraz dla dwójki to będzie 2 minus wartość średnia, czyli minus 5, do kwadratu, ale żeby nie pisać 4 razy takiego wyrażenia, napiszemy tu razy 4 na początku, tak? Potem plus, od piątki odejmujemy wartość średnią, czyli 5 odejmujemy, do kwadratu podnosimy, żeby tego 2 razy nie pisać, napiszemy 2 razy to wyrażenie, plus od szóstki odejmujemy wartość średnią, minus 5, do kwadratu podnosimy,
I żeby nie pisać tego aż 5 razy, napiszemy 5 razy takie wyrażenie. I plus jeszcze od ósemki odejmujemy też wartość średnią, czyli 5, podnosimy do kwadratu, ponieważ jest tych wyrażeń aż, byłoby aż 5, to napiszemy tu po prostu 5 razy to wyrażenie. I dzielimy przez, to właśnie ta, w mianowniku nawet tu, zobaczcie, że ta suma tego ni, które w tabelce było, to jest nic innego, tylko liczba, całkowita liczba tych elementów zbioru, gdzie to jest nasze duże n. Czyli możemy je w sposób policzyć nawet te wszystkie elementy po jeden za drugim. I dzielimy przez liczbę elementów, czyli 18, tak? Równa się, no to po kolei zróbmy, czy równa się, i tu będę podnosił do kwadratu i mnożył, może, nie, najpierw podniosę do kwadratu i przez tą dwójkę pomnożę osobno później. Czyli 1 minus 5 to jest minus 4, do kwadratu to jest 16, bo ten minus się redukuje, czyli otrzymamy tu w liczniku 2 razy 16. Tu 2 minus 5 to jest minus 3, do kwadratu to jest 9, ten minus się znowu redukuje i razy 4, ale 4 osoby jeszcze później policzę, czyli 4 razy 9 plus 5 minus 5 to jest 0, 0 do kwadratu to jest 0, czyli to jest 0, 2 razy 0 to jest 0, od razu nie, napiszę, no 2 razy 0, niech będzie. Plus 6 minus 5 to jest 1, do kwadratu to jest 1, czyli mamy 5 razy 1, żeby każdy widział, skąd to się wzięło. Plus 8 minus 5 to jest 3, do kwadratu to jest 9, czyli mamy 5 razy 9 i przez 18 dzielimy, równa się, wymnażamy. 2 razy 16 to jest oczywiście 32, plus 4 razy 9 to jest 36, plus no, 2 razy 0 to jest 0, 5 razy 1 to jest 5, plus 5 razy 9 to jest 45 i dzielimy przez 18, to się równa, no dodajmy to, może w pamięci nam się uda. 45 i 5 to jest oczywiście 50, a tu mamy 68, czyli jak dodamy to jest 118 przez 18, to jakbyśmy podzielili, to wychodzi nam 6,56. Tam w tych zadaniach dość często, znaczy ze statystyki, często jest podawana dokładność, z jaką mamy podać znaczy wariancję czy odchylenie standardowe. Więc załóżmy, że w tym przypadku żądają od nas podania wariancji z dokładnością do wartości jednej, do jednej setnej. Dlatego tu dwa miejsca po przecinku, bo przybliżamy do tego miejsca. No i jeżeli chodzi o odchylenie standardowe, więc odchylenie standardowe to się równa pierwiastek z wariancji, to się równa pierwiastek z 6,56. Jeżeli z tą dokładnością mamy podać, to jest 2,56. No i tu na przykładzie już najtrudniejszym, taki jeszcze jest bardzo dużo elementów, jest takie żmudne to zadanie. Okazuje się, że jak uporządkujemy je wcześniej w kolejności od najmniejszej do największej, to szybciutko możemy znaleźć, ile razy się powtarza dana wartość w zbiorze. Bardzo szybko można znaleźć znaczy dominantę i dominanty i medianę wtedy, tak? Bo mediana to będzie ta wartość środkowa, to przy parzystej ilości to będą dwie, odrzucamy parami te dwie, po dwie skrajne, po jednej skrajnej wartości, po uporządkowaniu wcześniejszym od najmniejszej do największej i zostają nam dwie przy parzystej ilości i średnią arytmetyczną obliczamy tych dwóch ostatnich, tak? To już mówiliśmy wcześniej, a jak jedna będzie nieparzysta ilość, to zostaje nam jedna i to jest ta nasza mediana. Jeżeli chodzi o dominantę, to patrzymy, które wartości się powtarzają najczęściej, więc u nas ósemki i szóstki się najczęściej powtarzają, czyli są, mamy dwie dominanty, bo może być wiele, to nie musi być jedna. Obliczamy odchylenie, znaczy średnią właśnie
zamiast sumować po kolei te wartości, to zapiszemy sobie, sumujemy wartości tych wielkości, które się powtarzają, czyli na przykład wartości jedynek to będzie 2 razy 1, wartości wszystkich dwójek to będzie 4 razy 2, wartości wszystkich piątek to będzie 2 razy 5, wartości wszystkich szóstek to będzie 5 razy 6 i sumujemy wartości wszystkich ósemek, to jest 5 razy 8, tak? I dzielimy przez liczbę elementów, a w przypadku wariancji też nie tam są, występują w liczniku sumy różnic między wartością elementu zbioru i wartości średniej do kwadratu, tak? Ponieważ niektóre wielkości występują wielokrotnie, to po prostu zamiast pisać na przykład to wyrażenie 8 minus 5 do kwadratu 5 razy, to napiszemy 5 razy 8 minus 5 do kwadratu. Tylko że 8 minus 5 jest do kwadratu, a piątka jest osobno, czyli jest mnożona, mnożymy przez 5 przez całe to wyrażenie właśnie, 8 minus 5 do kwadratu, tak? No i ale potem otrzymujemy wariancję dzieląc przez liczbę elementów zbioru, a odchylenie standardowe po prostu to jest pierwiastek z wariancji. Tu właśnie specjalnie jest ten zapis S kwadrat, żeby właśnie powiedzieć, że to samo S, czyli znaczy odchylenie standardowe to jest po prostu pierwiastek z wariancji. Na koniec o średniej ważonej. Więc na takim przykładzie z ocenami, ponieważ z tym macie do czynienia praktycznie co pół roku. Czasami jesteście zdziwieni, że macie tam dużo piątek, a wychodzi wam jakaś tam trójka i nauczyciel uzasadnia, że pewne oceny są ważniejsze niż inne. Również jeżeli czasami może oglądaliście zawody w łyżwiarstwie figurowym, jakaś łyżwiarka przejechała cały swój występ bez żadnego potknięcia, ani razu nie upadła. Druga znowu dwa razy w czasie występu upadła, a potem ta druga czasami ma wyższą notę końcową niż ta pierwsza, która przejechała bezbłędnie swój występ. I dlaczego? Ponieważ ta, która upadła, musiała mieć trudniejszy program i mimo że straciła punkty z jakichś tam dwóch elementów, bo jak dwa razy upadła, to wykonała jakieś inne elementy, które były bardziej wartościowe niż kilka nawet dobrze wykonanych elementów wykonanych przez tą łyżwiarkę, która bezbłędnie przejechała swój występ, tak? Ale najlepiej i wtedy właśnie używa się tej średniej ważonej, bo się przydziela do danego elementu wagę. Mówi się, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. I o tym wiedzą zawodnicy, więc oni układają swój program tak, żeby ta suma punktów na końcu była największa. A wy macie do czynienia właśnie najczęściej ze średnią ważoną, prawie zawsze przy ocenie semestralnej czy końcoworocznej. I na przykład, pokażę na przykładzie. Załóżmy, że mamy ocenę uzyskujemy tylko z prac klasowych, ze sprawdzianów i kartkówek. I że nauczyciel mówi, że najważniejsze są prace klasowe, potem dopiero sprawdziane, a jeszcze mniej ważne są kartkówki. Wtedy on tak naprawdę, gdy tą ocenę końcową oblicza czy próbuje wystawić, to tak naprawdę przypisuje każdemu rodzajowi oceny tak zwaną wagę. I wagi, nie ma znaczenia, czy te wagi są w formie ułamków, czy liczby całkowitych, ponieważ we wzorze końcowym wagi będą w liczniku i w mianowniku i jak dwukrotnie zwiększymy wszystkie te wagi, to zwiększy się dwukrotnie licznik, dwukrotnie mianownik i nie będzie miało to wpływu na wynik końcowy. Więc tylko co jest ważne? Przy wagach jest tylko ważne, ile razy waga jednej liczby, czy jednej wielkości jest większa od wagi innej wielkości, tak? I przykładowo, mamy jakiś uczeń z prac klasowych uzyskał dwie oceny, dwójkę i jedynkę, ale ze sprawdzianów piątkę i czwórkę, z kartkówek piątkę i czwórkę. I
I gdybyśmy obliczyli średnią arytmetyczną, a bardzo często uczniowie sobie obliczają średnią, tak zwaną średnią, ale średnią arytmetyczną, bo są różne średnie, to po prostu sumują wszystkie te oceny, no to sumujmy sobie 5 plus 4 to jest 9, 5 plus 4 też 9, 9 i 9 to jest 18, plus 2, 20 i plus jeszcze 1, 21 i jak podzielimy to przez ilość ocen, czyli przez 6, no to 21 przez 6 to będzie 3,5, no to jest szansa na czwórkę nawet, tak? A teraz ku zdumieniu ucznia czwórki nie będzie, a nauczyciel nie wystawi czwórki, jeżeli wagi są właśnie tak, jak to zapisałem. Przypiszmy teraz wagę, uznajmy, że prace klasowe są najważniejsze i akurat wagę przypiszmy pracom klasowym 3, sprawdzianą 2, kartkówką 1 tylko, tak? No to jak się oblicza średnią ważoną. Jaka jest różnica? Że w liczniku nie ma sumy wartości tych wielkości, tak? Czy to nie jest tylko 2 plus 1 plus 5 plus 4 plus 5 plus 4, tak jak było przy średniej arytmetycznej, tylko każdą z tych wielkości w liczniku tu mnoży się przez wagę tej wielkości, tak? Czyli dwójkę i jedynkę będzie musieli pomnożyć przez trójkę, piątkę i czwórkę przez dwójkę, piątkę i czwórkę przez jedynkę. To jest nie jedyna różnica. Przy średniej arytmetycznej w mianowniku była liczba tych elementów naszego zbioru, tak? Czyli u nas to byłoby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dzielilibyśmy przez sześć. Tu się dzieli nie przez liczbę elementów zbioru, tylko przez sumę wag. Więc ja oznaczyłem te oceny 2, 1, symbolem x1 i x2, następne x3, x4 i kolejne x5 i x6. I wzór jest właśnie taki, że na średnią ważoną, że nie występuje to sama suma tych elementów zbioru, czyli wartości tych poszczególnych elementów zbioru, x1 plus x2 plus x3 i tak dalej, tylko są te iloczyny. Waga razy wartość tego elementu zbioru, tak? Czyli zawsze mnożymy tą wartość przez wagę, tak? I jak już mówiłem, że nie ma znaczenia, czy te wagi są liczbami całkowitymi, mogą być nawet równe 1200, mogą być jedna setna, jedna piąta. Ważne, ile razy waga jednej wielkości jest większa od wagi drugiej wielkości, bo ja tak mówię, jakbyśmy utrzymali ten sam stosunek tych wag, ale byśmy zwiększyli czy zmniejszyli ich wartość, to nie będzie miało wpływu na tą średnią ważoną. Ten wzór można zapisać troszkę inaczej, oczywiście w formie skrótowej, ale to nic nie zmieni, bo to, co tu zapisałem, tak naprawdę jest dokładnie to, co jest tu. Bo widzimy, że mamy w liczniku sumę iloczynów wag i wartości tych elementów zbioru naszego, tak? Czyli to jest W razy X i to musi być waga tego elementu zbioru, tak? Czy będzie W1, no to X1 to musi być W1, jak będzie X2 to będzie W2 i tak dalej, tak? Czyli musimy pomnożyć wartości tych elementów zbioru przez odpowiadające im wagi. A w mianowniku mamy sumę wag, no to sumujemy od I równa się 1 do i równa się n, gdzie n, już pamiętamy, to jest liczba elementów zbioru, tak? A wcześniej dzieliliśmy po prostu przez to n, czy przez właśnie liczbę elementów zbioru. No i teraz zastosujmy, bo to będzie prostsze przy zastosowaniu. I oczywiście wykorzystamy ten górny wzór, on jest dla Was taki bardziej oczywisty, tak? Więc obliczmy, jaką ocenę wystawiłby nauczyciel zgodnie z, jeżeli przypisał takie wagi tym ocenom. Więc mamy tak, średnie ważone, czy to x średnie ważone. Dobiliśmy tu W po prostu, tak? I w liczniku mamy waga razy ocena, czyli 3 razy 2. Waga razy ocena, czyli znowu plus 3 razy 1. Potem waga razy ocena, to jest 2 razy 5. Plus waga razy ocena, plus 2 razy, oj, przepraszam, razy 4. Dalej, plus waga razy ocena, 1 razy 5 plus waga razy ocena, czyli plus 1 razy 4.
No i dzielimy przez sumę wag, czyli to są wagi nasze. Waga, 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 tu też waga i... Czyli musimy sumować te wszystkie wagi, czyli mamy tak 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 równa się. No to obliczymy. 3 razy 2, bo tu nie będzie kreska łamkowa. 3 razy 2 to jest 6. 3 razy 1 to jest oczywiście 3. 2 razy 5 to jest oczywiście 10. 2 razy 4 to jest 8. 1 razy 5 to jest 5. I 1 razy 4 to jest 4. A tu już możemy sumować. 3 plus 3, 6. Tu jest 4 i 6 to jest 10. Plus i tu 2 jeszcze to mamy przez 12. Równa się. No, sumujmy jeszcze tu w liczniku. 6 i 3 to 9. 9 plus 10 to 19. Plus 8, 20. 7 i z tego jeszcze jest 9, 9 plus 27 to jest 36, czyli otrzymujemy 36 przez 12 i to się równa 3. No ja specjalnie tak dobrałem, żeby ten wynik był tu całkowity. I teraz oczywiście uczeń jaką ocenę otrzyma zgodnie z takimi wagami? Otrzyma ocenę dostateczną, a licząc sobie średnią arytmetyczną, i zobaczcie, aż 4 oceny, 4 z tych 6 ocen to są czwórki lub piątki. I wtedy uczeń jest zdziwiony, dlaczego nie otrzymał czwórki, no bo pewne oceny są ważniejsze niż inne. I tu była po prostu taka ani nie zaniżona, ani nie zawyżona ocena dostateczna. No to myślę, że teraz już jest wszystko, co trzeba dla tej lekcji. W takim razie, znaczy być może jeszcze będzie jedna lekcja już z jakimiś zadaniami trudniejszymi, bo to są te wszystkie podstawowe rzeczy, które są potrzebne, ale jeszcze można tam ewentualnie coś wymyślić, więc jeżeli będę miał jakiś tam pomysł, nie być powielaniem czegoś, co jest wszędzie tam dostępne, to może jeszcze jedna lekcja z tego kiedyś będzie. Także co, dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę o, jeśli ktoś uważa, że to troszeczkę pomogłem, o subskrybowanie kanału, bo to pomaga mi dotrzeć do innych osób. To was dużo nie kosztuje, a naprawdę taki dobry uczynek, no to daje dużą satysfakcję. No to co, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Witam ponownie. Dzisiaj kolejna lekcja z matematyki i przypominam, że jak klikniecie na nazwę kanału pod spodem, potem na playlisty, to możecie w sposób uporządkowany korzystać z tego kanału. Tam jest cała fizyka licealna, bardzo dużo już z matematyki i tam jeszcze jest coś więcej. No ale dzisiaj przejdźmy do matematyki. Dzisiaj o procentach. Coś, co jest potrzebne i w szkole podstawowej, i w średniej, i na studiach. I chodzi o taki sposób przedstawienia tego problemu, żeby jakiś schemat był i żeby on działał zawsze. Więc tu skupmy się przede wszystkim na tym schemacie postępowania, który nawet jak troszeczkę tam zapomnicie, to potem jak odtworzycie to rozumowanie, to same odpowiedzi się pojawiają. Tak? No, zacznijmy najpierw od zdefiniowania, co to jest ten procent. No, 1% to jest po prostu to samo, co 1/100. 1% czegoś zawsze, tak? Czy to jest 1/100 czegoś. Więc 1/100 można zapisać w formie dziesiątej, to jest 0,001, tak? No to co to znaczy 5%? To jest 5 × 1/100, no to już napisałem 0,05, czyli inaczej w formie dziesiątej 0,05. Co to znaczy, co by to znaczyło 32%? No to znaczy 32 × 1%, czy × 1/100, to 32%. Inaczej w formie dziesiątej to jest 0,32, ale może być więcej niż 100%. Może być, że 140%, że coś tam się zwiększyło o 140%, o 500% nawet może być, tak. Więc 140% to jest 140%, czyli jakbyśmy powiedzieli, to jest 1,40. To 1,4, ale już tak to 0 dopisałem. No to kolejny problem. Czy już wiemy, czym są te procenty, to teraz ta kolejna rzecz, taka z tych najprostszych, to ile to jest ileś procent z pewnej liczby. No to na przykład, ile to jest
5% z 200. Jak to obliczamy? No to, to jest 5, mamy 5%, to jest 1/100. Z czego? Z 200, czyli razy jeszcze 200. No to jak pomnożymy 1/100 razy 200, to jest 2, 2 razy 5 to jest 10. No i podobnie, 35% to jest z 500, to jest 0,35, czy 0,35 z 500, czy razy 500. Jakbyście pomnożyli, wyszło wam 175, a 150% z 600, no to jest 150 setnych, czyli 1,50 razy 600, no to wyjdzie wam 900, no bo to jest 1,5 jeszcze, czyli połowa z 600 to jest 300. Dobrze, no więc już ten czym jest procent wiemy, czym jest tam kilkadziesiąt procentów to też wiemy. Wiemy jak obliczać tą wartość liczbową, ile tych, co to oznacza te 5, 10, 20, 50% liczbowo z danej wartości. No i teraz idźmy o szczebel dalej. Teraz pytamy się, mamy zadanie, jaki procent stanowi pewna wartość, na przykład 60 z 300? No to najpierw zadajmy sobie inne pytanie. Jaką częścią 300 jest 60? Więc wystarczy podzielić 60 przez 300, to ten ułamek mówi nam, jaką częścią z 300 jest 60. A teraz ile to jest procent? Całość, to 300 to była całość. Teraz ta całość, a w procentach całość to jest 100%. No to teraz jak chcę wiedzieć, ile to jest procent, to trzeba pomnożyć tą część, jaką część stanowi 60 tej całości, czyli z 300, przez 100%. Czyli jak pomnożymy to 63 setnych przez 100%, to otrzymamy, ile to jest procent, to 63 z 300, tak? No jak tu podzielimy 100 i 300, to skrócimy 100 i 300, będzie 1/3, 60 na 3 to jest 20 i procenty zostały, czyli to jest 20%. Czyli te najprostsze zadania już mamy i teraz jeszcze mamy 6, zostaje nam 6 jeszcze typów zadań, właściwie 3 typy zadań i tam raz, że będzie się zwiększało o ileś procent, a raz się zmniejszało. Czyli w sumie mamy 3, znaczy dwie wersje tych trzech zadań, czy razem 6 jeszcze. No to kolejne zdanie teraz. Teraz drugi typ zadań. Raz, gdy będzie się pewna wielkość zwiększała o ileś procent i drugi raz, gdy będzie się zmniejszała o ileś procent. I tu narzućmy sobie schemat. Oznaczmy tą wielkość, wartość tej wielkości początkowej jako x, a wartość wielkości końcowej jako y. No to zadanie pierwsze z tych dwóch. Pewna wielkość o wartości x równa się 400 zwiększyła swoją wartość o 75%. Oblicz wartość końcową, tą y. Czyli tak, czy wartość końcowa y to jest co? Wartość początkowa powiększona o 0,75, ale czego? Tej wartości początkowej, czyli x. No to 1x plus 0,75x to jest raczej 1,75 tego x naszego. No i w miejsce x wstawiamy tą wartość początkową x równa się 400. Jak to pomnożymy, to wyjdzie nam 700. No i podobny sposób w zadaniu tym kolejnym, znaczy to jest ten sam typ zadań, tylko że teraz będzie się pewna wielkość i wartość zmniejszała o ileś tam procent. No to więc mamy zadanie. Pewna wielkość o wartości x równa się 300 zmniejszyła swoją wartość o 25%. Oblicz wartość końcową tą y. Więc to y, ta wartość, którą musimy obliczyć, to jest wartość początkowa pomniejszona, a więc tu jest minus, o 25%, czyli 25 setnych, ale czego? Tej wartości początkowej, czyli x. No to mamy 1x minus 0,25x, to jest 0,75x. No i w miejsce x wstawiamy wartość tą początkową, 300. Jak kalkulator sobie obliczycie, czy w pamięci, to powiedziałem 225. No
i teraz, no właśnie, tu jest jeszcze tylko wspomnę właśnie, że dobrze jest narzucić sobie pewien schemat, czyli na przykład z literką X oznaczyć wartość początkową, literką Y wartość końcową i tego się trzymać i po prostu, no, i tu pamiętać, że jak zwiększamy czy zmniejszamy o ileś procent, to wartość bezwzględna tej zmiany, to jest to, ile, te procenty zamienione na liczbę 10, to pomnożone przez wartość początkową. Czyli to jeszcze razy, to będzie razy x nasze, tak? W obu przypadkach. Tylko jak jest powiększane, to dodajemy do tego, co było na początku, a jak jest pomniejszane, to od tego, co było na początku, odejmujemy to o ile się zmniejszyło. Czyli ilość procent razy wartość początkowa. Znaczy procenty zamienione na liczbę 10 razy wartość początkowa. No i teraz kolejny typ zadań, za chwileczkę zrobimy. Będzie to, znaczy też właściwie to jest jeden typ, jedno zadanie, tylko z tymi dwiema możliwościami, raz, że będzie zwiększało się o ileś procent, a raz o zmniejszało. No to jest zadanie piąte i szóste teraz. No i teraz właśnie kolejny typ zadań, zadanie piąte i szóste, no, ta sama metoda, tylko raz się rośnie, znaczy zwiększa się o ileś procent pewna wielkość, a raz się zmniejsza. No zadanie piąte. Pewna wielkość x zwiększyła się o 60% do wartości y równa się 400. Oblicz wartość początkową x. No i wystarczy zapisać to, co tu słownie było zapisane, czyli ta końcowa wielkość y to jest początkowa wielkość powiększona o 60%, czyli o 60 setnych, ale czego? Wartości początkowej, czyli 60 setnych tego x naszego. No to mamy 1x plus 0,6x, no to jest inaczej 1,6x, tak? No i teraz mamy równanie y równa się 1,6x, no z tego, żeby samo x obliczyć, to dzielimy obie strony przez 1,6, tu się skraca 1,6, a tu pod y się pojawia 1,6. No i w miejsce y wstawiamy tą wartość 400, 400 przez 1,6, ja już wcześniej liczyłem, bo nie miałem czasu, to jest 250. No i teraz druga możliwość, że ta pewna wielkość, oznaczmy ją sobie symbolem x, którą nie znamy, zmniejszyła się o 60% do wartości y równa się 80. Oblicz wartość początkową x. No i znowu zapisujemy to samo równanie, czyli wartość końcowa y to jest wartość początkowa pomniejszona, czyli minus, o 60%, czyli te 60% tej wartości początkowej, czyli o 0,60 wartości początkowej, czyli x. Czyli mamy 1x minus 0,60x, czyli 0,6 można powiedzieć, 0,6x, to jest inaczej 0,4x. I mamy równanie y równa się 0,4x. No to żeby to x obliczyć, czy wartość początkową, to dzielimy obie strony przez 0,4. Tak, tu się pojawi 0,4 pod prawą stroną, to się skróci, a tu pojawi się pod y, czyli x to będzie y przez 0,4, y to jest u nas 80, 80 przez 0,4, można podzielić łatwo, to wychodzi nam 200. No i jeszcze został nam ostatni typ zadań, taki jeszcze chyba nawet prostszy od tego, no ale też wszystkie tam możliwości chcemy dzisiaj rozważyć, żeby potem ten schemat zawsze działał. Tak? I to potrzebne jest i w szkole podstawowej, w szkole średniej, również na studiach i w życiu dorosłym. No to zadanie te ostatnie, jeszcze dwa. I teraz ostatni problem. Określanie o jaki procent zmieniła się wartość, czy zwiększyła, czy zmniejszyła, jeżeli znamy tą początkową i końcową. Może się ta wartość początkowa zwiększyć, to w zadaniu tym pierwszym, czy w siódmym, a może się też zmniejszyć, tak będzie w zadaniu ósmym. I to te zadania już będą, wyczerpują praktycznie wszystkie możliwości tych problemów związanych z procentami. Przynajmniej już trudno mi wyobrazić, jakby może jeszcze wymyślę coś kiedyś, no to uzupełnię, ale raczej już nie. Więc zadanie te siódme, przedostatnie. Pewna wielkość o wartości x równa się 600 zwiększyła swoją wartość do y równa się 750. Jest pytanie,
o ile procent. Więc najpierw trzeba obliczyć, jak tą zmianę bezwzględną. I chodzi o tą wartość właśnie bezwzględną, wartość zmiany, czyli my wiemy, że się ta wartość zwiększyła, więc powinniśmy odjąć od większej wartości mniejszą, a ponieważ możemy to nie zauważyć, to można po prostu obliczyć wartość bezwzględną z różnicy tych dwóch wartości. Trzeba wiedzieć, o ile się zmieniła. Więc jak obliczymy to y minus x, x to trzymamy tą zmianę bezwzględną. Teraz możemy zapytać, jak w tym punkcie drugim lekcji, znaczy jaką część wielkości wartości początkowej stanowi ta zmiana. Więc jak podzielimy teraz wartość, bezwzględną wartość tej zmiany przez wartość początkową, to otrzymamy tak zwaną zmianę względną, czyli liczbę, która mówi nam, jaką część wartości początkowej stanowi ta zmiana, wartość bezwzględna zmiany. Tak? A jak chcemy wiedzieć, znaczy ile to jest procent tej wielkości początkowej, a wielkość początkowa to jest 100%, to trzeba tą zmianę względną pomnożyć przez 100%. Czyli tak, to y minus x, wartość bezwzględna, to jest bezwzględna wartość zmiany. To najlepiej od większej wartości odejmować mniejszą. Jak ktoś, ale jakby ktoś nie wiedział, to zawsze ten ujemna wartość, ten minus się zredukuje. Jak chcemy uzyskać zmianę względną, czyli jak odpowiedzieć na pytanie, jaką częścią wartości początkowej stanowi ta zmiana, to dzielimy tą wartość tej zmiany przez wartość początkową. A jak chcemy wiedzieć, ile procent ta zmiana stanowi wartości początkowej, to trzeba jeszcze pomnożyć przez 100%. No i teraz wstawiamy wartości w takim razie. Czyli tu mamy tak, jeszcze raz, zmiana bezwzględna, to jest zmiana względna, a tu zmiana procentowa. Tu zapisałem. No i teraz ten wzór jeszcze przepisałem tu niżej i wstawiamy. Y to jest 750, x jest 600 i x jest w mianowniku też 600. Odejmujemy, to jest 150, mamy 150 i tu mamy 100% się skraca z 600, czyli to setka się skraca, będzie szóstka zostanie, 150 przez 6 to wychodzi nam 25%. No i analogiczne zadanie, tylko będzie się tu nasza wielkość zmniejszała, więc mamy pewną wielkość x o wartości x równa się 500 i zmniejszyła się ona swoją wartość do wartości y równa się 300 i pytamy się, o ile procent? No to więc należałoby co? Obliczyć tą zmianę bezwzględną. To odejmuje od y x, ale jak mam wartość bezwzględną, to nie ma to znaczenia, co od czego odejmuje. Czyli bezwzględną wartość zmiany obliczam. Potem dzielę przez wartość początkową, czy dowiaduję się, jaką część wartości początkowej stanowi ta zmiana. A jak chcę, to i mogę to podać w formie, na przykład, że ta zmiana stanowi 25/60 na przykład wielkości początkowej. Tak? To ten ułamek by tam nam to mówił. A jak chcę wyrazić tą zmianę w procentach, to ponieważ całość to jest, ta wartość początkowa jest 100%, to trzeba pomnożyć tą liczbę przez 100%. No i czy mamy ten sam wzór, jeżeli tu wartość bezwzględną bierzemy, to ten sam wzór, tylko tu na końcu, jak już podamy tą wartość, to musimy powiedzieć, czy się zwiększyła o 25, o ileś procent, czy się zmniejszyła. A to wiemy, patrząc na tę wartość, tu się zwiększyła, a tu się z 500 do 300 zmniejszyła. Więc wstawiamy to wartości. Y, czy wartość końcowa to jest 300, wartość początkowa to jest 500. Właśnie specjalnie zrobiłem to odejmowanie od końcowej początkowo, żeby czasami się ta ujemna wartość pojawiła. No ale więc to jest minus 200, ale wartość bezwzględna, więc wychodzi tu 200. 100 się skraca z 500 częściowo, to będzie 200 przez 5, a to jest inaczej 40. I tu procenty zostają, czy 40%. W takim razie już wszystkie te możliwości zostały rozpatrzone i tak jak mówię, że to jest potrzebne w szkole podstawowej, w szkole średniej, na studiach i w życiu, jak gdzieś tam macie sprawę jakieś z bankami, tam są te procentowe zmiany występujące.
cały czas, więc dobrze jednak to przyswoić sobie, przypomnieć, jakiś ten schemat mieć, żeby on działał, nawet jak zapomnimy na moment, to żeby to samoistnie działało, tak? Czyli praktycznie tam w tych zadaniach wcześniejszych, to my za każdym razem zaczynaliśmy tak, że próbowaliśmy wyrazić tą wielkość końcową przez wielkość początkową, powiększoną lub pomniejszoną o jakąś część wielkości początkowej. Tak? No i potem tylko przekształcaliśmy równanie w zależności od tego, co było podane, a co było szukane. No w takim razie już przypominam jeszcze i to proszę zawsze o subskrypcję, jeżeli ktoś uważa, że troszeczkę pomogłem. Chociaż to pomaga mi dotrzeć do tych innych potrzebujących. A ja już to zrobiłem wszystko, także do zobaczenia, do usłyszenia. Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kolejna lekcja o układach równań nieliniowych. I ponieważ tu bardzo istotne jest dokładne rysowanie czy przedstawienie, interpretacja graficzna takich układów równań, dlatego dzisiaj ta forma będzie taka, że ja nie będę pisał, tylko już będzie to wszystko napisane, będę po prostu tłumaczył, tak żeby więcej zadań można wyjaśnić. I jeszcze ja tu narysowałem właśnie tam w układzie XY właśnie funkcje, które występują w tym układzie, ale jeszcze spróbuję również to zrobić, o ile uda mi się połączyć pliki właśnie z programu Desmos i z programu właśnie z kamery, to być może jeszcze dołączę do tego nagrania właśnie tą graficzną część właśnie z tego programu Desmos. Właśnie wczoraj nagrałem film o tym programie, bardzo fajny program, jak ktoś chce może zobaczyć, znaczy dla mnie są bardzo przydatne. Ale mówię, ja korzystam przy łączeniu pliku z prostego programu Avidemux. Właśnie ta prostota jest zaletą tego programu, ale on pewnych plików, właśnie tych plików z programu, znaczy jak nagrywam ekran w komputerze, to on nie łączy nie łączy tych plików z plikami z kamery. Także ale może ten problem dzisiaj rozwiążę. No więc układy równań nieliniowych. Kiedy mówimy o układach równań nieliniowych? Wtedy, gdy przynajmniej jedno z równań zawiera właśnie to równanie nieliniowe, czyli to jest albo, znaczy na poziomie licealnym, to jest znaczy funkcja, równanie funkcji kwadratowej, albo hiperboli, rzadziej spotykane, albo okręgu, to już częściej, no może być na przykład jeszcze elipsa, ale to też znowu rzadziej. W takim razie tu mamy układ równań, no pierwsze równanie jest liniowe, w pierwszej potędze jest zarówno x jak i y, no właściwie liniowe, bo właściwie to jest nic innego, tylko równanie proste, no można by właśnie to równanie przekształcić do tej postaci, którą tu mam, przenieść to x na stronę drugą, to byłoby, czy y to byłoby równe 3 minus x i zmienić tylko kolejność, tak żeby najpierw był ten wyraz z x, to byłoby minus x plus 3, to jest po prostu równanie proste. No ale to drugie równanie mamy, to jest to równanie oczywiście, jest parabola, czy równanie kwadratowe, czy funkcja kwadratowa. No i jakie są metody rozwiązywania? No to najczęściej używana jest metoda podstawienia, czasami używa się metody eliminacji, że możemy pozbyć się z obu równań w jakiejś tam wielkości, na przykład metodą przeciwnych współczynników, jak zauważymy, że można w obu równaniach występują znaczy jakaś wielkość występuje z takim samym znakiem, albo z przeciwnym znakiem i z tym samym współczynnikiem, to można albo dodać stronami równania, żeby się pozbyć jej, albo żeby odjąć i wtedy zostaje nam ta ostatnia, ta druga zmienna i rozwiązujemy równanie. I właśnie rzecz w tym, że żebyśmy mogli to rozwiązać, to po podstawieniu musi powstać równanie, które na poziomie licealnym no, musicie potrafić rozwiązywać, więc najczęściej tym równaniem to będzie równanie kwadratowe, jeżeli chcą troszkę nam utrudnić, a bardzo często również powstanie równanie liniowe. Równanie kwadratowe może nie mieć rozwiązania, może mieć jedno rozwiązanie albo dwa, to tyle pierwiastko może mieć funkcja kwadratowa i też właśnie ta ilość rozwiązań zależy właśnie od tego, jaka to jest funkcja kwadratowa, a w przypadku, jeśli mam po tej eliminacji tam jednej zmiany powstanie tam jedna równanie liniowe, no to przynajmniej jedna z tych wielkości będzie miała tylko jedną wartość.
No dobrze, no i tu już zastosujmy tę metodę podstawiania. To właściwie już z tych dwóch równań, znaczy z tego pierwszego wyraziliśmy jedną z tych zmiennych, w tym przypadku y przez drugą zmienną, czy przez x. I oczywiście podstawiamy zamiast y do równania drugiego, wstawiamy to 3 minus x. To zrobimy, czy w to miejsce pojawi się 3 minus x. No, widzę, że już mi powstanie równanie kwadratowe, ale ze względu, no, zwykle się przenosi na, znaczy przenosi się na lewą stronę wszystko wtedy. Lepiej popatrzeć, że dobrze jest mieć ten współczynnik przy najwyższej potędze zmiennej x, czy przy x kwadrat, lepiej mieć dodatnie, bo jest to po co wygodniej. Więc ja przenoszę wszystko na stronę waszą prawą, czyli byłoby x kwadrat, potem to doszłoby plus x i jeszcze, znaczy minus 3, no to plus 1 i minus 3 da nam minus 2. No oczywiście reszta się nie zmieni, tylko że potem jeszcze zamienię lewą stronę z prawą stroną. Dlatego to 0, które byłoby po tej stronie, przeniesie się na drugą stronę. To jest to samo. Czy 0 napiszę, że to pisze równa się 0, czy z tej strony równa się 0, to jest dokładnie to samo. No i co? Po zbyciu się tej zmiennej y mamy równanie z jedną niewiadomą. Jest to równanie kwadratowe i właśnie tak jak mówiłem, może nie mieć rozwiązań, jeżeli delta jest mniejsza od 0, może mieć jedno rozwiązanie, jak delta jest równa 0, lub dwa rozwiązania, jeżeli delta jest większa od 0. No i obliczamy tą deltę. No to jest tak, minus, znaczy b kwadrat, czyli gdzie b to jest to 1, bo to jest współczynnik przy x, czyli 1 do kwadratu, minus 4ac, czyli 4a to jest 1, 4 razy 1 razy c to jest minus 2. I tu widzimy, że jest minus 4 razy minus 2 to jest 8, plus 1 to jest 9, pierwiastek z delty to jest 3. I mamy dwa pierwiastki wtedy, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus b to jest minus 1, plus pierwiastek z delty to jest 3, przez 2a, czy 2 razy 1, czy 2. I tu mamy 1. I teraz jeszcze drugi pierwiastek to jest minus b, czyli minus 1, bo to jest b to jest 1, czy minus 1, minus pierwiastek z delty, czy minus 3 przez 2, czy przez 2, bo a jest równy 1, chodzi o minus 2. Mamy już dwa rozwiązania, jeżeli chodzi o wartość zmiennej x, czyli to jest x równa się 1, x równa się minus 2. No i teraz dla każdej z tych wartości obliczamy wartość tej zmiennej y, więc wstawiamy wartość 1 lub wartość potem minus 2 do tego wzoru na y, w to miejsce. No to dla x równego 1, jeżeli x jest równe 1, no to do tego równania, właściwie ja powtórzę, żebyście wiedzieli, do czego wstawiam, to jest 3 minus x, w miejsce x wstawiliśmy teraz to 1, 3 minus 1, 3 minus 1 to jest 2. Czy uzyskujemy, gdybyśmy, jak później wykreślimy, narysujemy te funkcje, czyli tą prostą i czy wykres tej prostej, wykres funkcji kwadratowej w układzie xy, to te dwie wartości x i y będą współrzędnymi punktu w tym układzie. I czyli współrzędna pierwszego punktu to będzie x równa się 1 i y równa się 2. I teraz ta x równego minus 2, czyli dla tej drugiej wartości, obliczamy y, to jest 3 minus x, stawiamy miejsce x minus 2, więc minus razy minus, to jest minus 1 razy minus 1 to jest 1, więc mamy 2. 3 plus 2 to jest inaczej 5, czyli ten drugi punkt, znaczy te dwie wartości x, y, czyli minus 2 i 5 będą współrzędnymi tego drugiego punktu na w wykresie w zależności x od y od x właśnie w tym układzie. No i teraz trzeba by właśnie narysować tą funkcję liniową, czyli prostą w układzie yx, potem funkcję kwadratową i zobaczyć, czym są te współrzędne x i y, które my odliczyliśmy. Więc spójrzmy. No, rysujemy, narysować tą prostą y równa się. Właśnie tu zmieniłem postać tego wzoru. To akurat korzystałem przy obliczeniach, ale do wyrysowania no, lepiej posługiwać się tą wersją, co jest oczywiście to samo, bo zwykle piszemy równanie prostej y równa się ax plus b, więc ten współczynnik a jest, znaczy ta zmienna x jest zwykle tam na początku pisana. To jest właśnie to samo, ale ta forma pozwala łatwiej zapamiętać. Więc narysujmy prostą
są w tym układzie yx, y kalkula się i minus x plus 3. No to można wybrać na przykład znaczy dwa punkty tej prostej, wystarczą nam, no to wybierzmy, że x równa się 0 i potem y równa się 0. I wybierzmy wartości raz y, raz x dla tych wartości właśnie, czy jak x równa się 0, no to y będzie nam 3, czyli x równa się 0 jest 100, to x równa się 3, to jest ten punkt. Następnie jak y jest równa 0 i równa jest 0, no to 3 minus x jest równe 0, czyli x jest równe 3. Więc w takim razie dla y równa się 0, to jest wartość, to jest oś x, to jest ma równanie y równa się 0, więc to jest punkt na osi x i x jest równe 3, czyli mamy dwa punkty. Ten punkt o współrzędnej 3, 0 i punkt o współrzędnej 0, 3 prowadzimy przez te punkty prostą. No i następnie rysujemy funkcję y równa się x kwadrat plus 1, czy tą parabolę. Oczywiście wiem, że to jest parabola z ramionami do góry. Obliczymy wartość, która jest dość prosto, bo to jest inaczej funkcja y równa się x kwadrat podniesiona do góry o 1, więc dość łatwo wierzchołek obliczyć tej paraboli. Wstawiamy w miejsce x 0, więc jak x jest równe 0, to y jest równe 1, czyli jak x jest równe 0, to y jest równe 1. I w tym przypadku, w przypadku takiej właśnie paraboli, gdzie nie ma tego wyrazu z tego bx, to po prostu jest to funkcja x kwadrat podniesiona do góry o tę wartość, którą tu mam. Tak, podniesiona lub obniżona, jeszcze ta wartość jest ujemna. Czyli dla x równego 0, y jest równe 1. I możemy wstawić jeszcze tu wartość, na przykład x równa się 2, x równa się minus 2. Tak, x jest 2 lub minus 2, obojętnie czy jest plus 2 czy minus 2, no to będzie inaczej tu 4. 4 plus 1 to jest 5, czyli dla x równego 2 mamy, znaczy y równa się 5 i dla x równego minus 2 też y mamy 5. I widzimy, że ta prosta y równa się minus x plus 3 przecięła się z prostą, znaczy z tą parabolą y równa się x kwadrat plus 1 w dwóch miejscach, w tym miejscu i tu dokładnie to jest właśnie ten punkt należy również do tej, zarówno do prostej, jak i do tej paraboli i widzimy, że współrzędne tego punktu to jest nic innego, tylko właśnie te pierwsze rozwiązanie, czyli to jest wartość x tego punktu, a to jest wartość y tego punktu. Tak, bo widzimy, współrzędna x jest 1, y jest 2 i podobnie tu. To jest współrzędny tego punktu przecięcia się tych dwóch linii. Linii to jest minus 2 x i 5 wartość y. Także też nawet z takiego rysunku, już ja chciałbym nawet wcześniej narysować, czy tam różne możliwości, znaczy wykresy, zacznij od tych wykresów różnych funkcji okręgu prostej paraboli okręgu i tak dalej i wyjaśnić, dlaczego, skąd się bierze ta różna ilość rozwiązań. No tak naprawdę mówimy to, szukamy, tak graficzna interpretacja takich układów równań nieliniowych, to jest po prostu szukamy współrzędnych punktów przecięcia różnych linii, tak? I w tym przypadku, jak mamy parabolę i prostą, tych możliwości może być więcej. Jak w tym przypadku ta prosta przecina parabolę w dwóch miejscach, mamy dwa rozwiązania, ale może być na przykład, ta prosta może być tu styczna do tej paraboli, znaczy jeżeli oczywiście odpowiednio jest dobrana. Może być styczna, więc wtedy będzie tylko jedno rozwiązanie, a może być tak, że prosta na przykład może tak przechodzić, czy tak przechodzić, tak, i wtedy nie będzie miała żadnego punktu wspólnego z tą parabolą i wtedy rozwiązanie nie będzie wcale, tak? Także to, ile jest rozwiązań, to właśnie no, zależy od tego, czy te wykresy się przecinają i w ilu miejscach. Tych możliwości jest kilka. I możecie właśnie sami nawet sobie, zresztą ja chyba potem przez zebranie tej lekcji, to te przypadki różne rozpatrzę dla różnych kombinacji tych wykresów, że w zależności od tego, czy w ilu miejscach się te linie, które obrazują nam te funkcje, które są tu w tym układzie, w ilu się po prostu przecinają, tak? No to teraz zadanie drugie.
A teraz drugie zadanie. Mamy dwa równania i to obie funkcje to są funkcje kwadratowe. Na szczęście ten współczynnik przy najwyższej potędze x czy x kwadrat jest taki sam, ale w tym zadaniu my troszeczkę rozszerzymy i oprócz tej umiejętności rozwiązywania układów równań liniowych przypomnimy sobie postać kanoniczną funkcji kwadratowej, bo to bardzo w wielu zadaniach pomaga. Zresztą nawet wyprowadzenie wzorów na pierwiastki równania kwadratowego to jest praktycznie polega na zapisaniu równania kwadratowego w postaci kanonicznej, i że nawet taką lekcję jedną tam nagrałem wcześniej, kilka miesięcy temu, o rozwiązywaniu równań kwadratowych metodą dopełnienia do kwadratu. Bardzo często używana jest ona, szczególnie tam w krajach w USA czy Wielkiej Brytanii. No dobrze, mamy dwa równania. Więc pierwszym celem jest po prostu rozwiązanie tego układu równań nieliniowych, a potem jeszcze przy okazji właśnie porozmawiamy o tej innej metodzie rozwiązywania równań kwadratowych i pośrednio o tej postaci kanonicznej. Więc mamy dwa równania i właśnie żeby później było mi łatwiej rysować te funkcje kwadratowe, znaczy wykresy tych funkcji kwadratowych, to właśnie nauczymy się szybko sprowadzać, właśnie przekształcać równanie funkcji kwadratowej do postaci kanonicznej. Znaczy w przypadku, gdy współczynnik przy x jest równy 1, jest to dość proste. Więc postać kaloniczna to jest taka: y równa się a na razie x minus p do kwadratu plus q, gdzie p i q będą współrzędnymi wierzchołka tej paraboli. Ale próbujmy. Więc chcemy właśnie na przykład z tej pierwszej funkcji, chcemy ją zapisać w tej postaci. Na szczęście właśnie to a jest równe 1, więc już ten problem z tym a znika nam. I teraz spójrzmy. Chcemy, żeby tu w nawiesie uzyskać x minus coś do kwadratu plus reszta. No bo jak a jest równe 1, to będzie x minus jakaś liczba do kwadratu plus ta reszta. No to próbujemy. No to na pewno jak mamy czy jakby a plus b do kwadratu, no to jest to najpierw to a do kwadratu, to na pewno naszym a to jest x, bo tu mamy x do kwadratu, a ten drugi wyraz to będzie 2ab. Znaczy skoro nasze a to jest x, to ta trójka to jest nasze 2b. Czyli samo b to będzie ta trójka podzielona przez 2, czyli inaczej mówiąc, wyraz podnoszony do kwadratu to jest to a plus b do kwadratu to jest x plus to podzielone przez 2, czyli x plus 3 drugie w nawiasie do kwadratu. Więc, no właśnie, ale jakbyśmy podnieśli takie wyrażenie x plus 3 drugie do kwadratu, to byśmy otrzymali x kwadrat plus podwojony iloczyn, czyli 2 razy 3 drugi razy jeszcze x, czyli 3x, i jeszcze co uzyskamy? 3 drugie do kwadratu, czyli 9 czwartych. Więc dopełniłem jeszcze to wyrażenie, to pierwsze dwa wyrażenia, dopełniłem jeszcze takim tym elementem, tak żeby w sumie to był kwadrat właśnie, kwadrat x plus b przez 2 do kwadratu. No tak, ale jak dodałem 9 czwartych, bo to jest 3 drugie do kwadratu, no to zmieniłbym wynik. Znaczy to już nie byłaby ta sama funkcja, więc muszę odjąć również tyle samo, ile dodałem. Czyli 9 czwartych, no i tam minus 1 jak było, to zostało. Oczywiście te trzy pierwsze wyrazy da się zapisać jako x plus 3 drugie do kwadratu, czy to jest x plus 3 drugie do kwadratu. Jakbym podniósł to do kwadratu, to bym uzyskał te pierwsze trzy wyrazy, no to została nam tylko ta reszta, czyli minus 9 czwartych minus 1. No to muszę sumować, czy będzie minus 9 czwartych i to będzie minus 4 czwarte, to będzie minus 13 czwartych, czyli to jest, jak podzielicie, to będzie minus 3 1 czwarte, czyli 3,25 na przykład, tak? Minus 3,25. No w takim razie mamy właśnie już zapisaną tą funkcję kwadratową w postaci kanonicznej, chociaż mówię, nie jest to potrzebne do rozwiązania tego układu. To może do rysowania będzie potrzebne, ale może to też do innych rzeczy. No i podobnie zrobimy dla... no właśnie, czyli co my wiemy, że teraz
wierzchołek tej paraboli, to będzie to, współrzędna x-owa wierzchołka, to jest p, a y-kowa jest q. Żeby, no ponieważ to jest minus w tym rozdaniu, to więc jeżeli jak to, to jest znaczy x minus, w nawiasie minus 3 drugi, że nasze p, p jest równe w tym przypadku minus 3 drugie. Czyli współrzędna x-owa wierzchołka tej pierwszej paraboli to będzie x-owa to jest minus 3 drugie, minus 3 drugie, bo to jest, tu mamy minus i to p jest równe minus 3 drugie i q to jest po prostu nasze minus 13 czwartych, czyli minus 3, około 3, na to prawie minus 3,25. No i podobnie do postaci kanonicznej sprowadzamy to równanie tej funkcji drugiej, no to mamy teraz to równanie, więc tu, jeżeli to przy współczynnik przy x kwadrat jest równy 1, więc nam tu upraszcza życie, czy to jest równy 1, no to teraz mamy tu w a plus b do kwadratu, no to tym a na pewno jest x, a tym b, a czym jest to b, no to właśnie ten, to co stoi, ten współczynnik, który tu jest, to byłby plus 2ab. Plus 2b, czyli no naszym a to jest to x, czy to minus 4 to jest 2b. Więc samo b to będzie minus 4 przez 2. Czy w takim razie możemy zapisać teraz tą, dopełnić do kwadratu o te dwa wyrazy i zapisać w formie x minus 2, bo nasze b przez 2 to jest minus 2, x minus 2 do kwadratu, ale jak podniesiemy do kwadratu, to właśnie jak, czyli oto ten właśnie, że inaczej, żeby to było, znaczy kwadrat sumy dwóch wyrazów, to musimy jeszcze dopełnić o ten trzeci wyraz, skoro nasze b to było minus 4 przez 2, czyli minus 2, to jeszcze razy plus b do kwadratu, czyli minus 2 do kwadratu to jest 4. Musimy to jeszcze dołączyć, żeby to razem było, dało się zapisać jako x plus b przez 2, czyli plus minus 2 do kwadratu. No tak, ale jak dopisaliśmy tą czwórkę, to żeby nie zmienić wyniku, musimy tą czwórkę odjąć. Ale oczywiście te trzy wyrazy łączymy właśnie wraz x minus 2 do kwadratu, bo podnieście x do kwadratu, to jest x do kwadratu, minus podwojonej ilości, czyli minus 4x, dokładnie to, co jest tu, i jeszcze plus 4, czyli dokładnie to, co jest. I jeszcze dołączamy to minus 4, żeby nie zmienić wyniku, i łączymy minus 4 z tą szóstką, która tu jest, czyli tu jeszcze z tego wyjdzie dwójka, więc mamy równanie x minus 2 do kwadratu plus 2. I naszym p jest 2, bo tam jest x minus p, czy p to jest 2, a naszym q jest też 2, czyli współrzędna wierzchołka tej drugiej paraboli, jakbyśmy ją wykreślili w układzie xy, to jest współrzędna x-owa jest 2 i y-owa jest również 2. To nam ułatwi rysowanie. I mówię, że to akurat do rozwiązania, do podania wartości x i y, które są rozwiązaniem tego układu równań liniowych, nie jest potrzebne, ale do wielu rzeczy innych jest potrzebne. Ułatwia życie. No więc w takim razie, jak się rozwiązuje taki układ? Już wracamy do tego sedna. No to oczywiście metoda podstawiania tu będzie najlepsza, więc tu już mamy y wyrażone przez x w tym miejscu, więc w rozwiązaniu pierwszym możemy zamiast tego y-ka podstawić całe to wrażenie z waszej prawej strony, więc tu to zrobiłem, czyli tu prawa strona się nie zmieniła, a zamiast lewej strony jest to, co było po prawej stronie w drugim rozwiązaniu. Więc tu na szczęście właśnie to x jest znaczy współczynnik przy x kwadrat jest w tej samej, znaczy jest równy 1, ale że jest taki sam w obu przypadkach. To jest bardziej tu istotne. Więc jakbyśmy przenieśli to x kwadrat na jedną, czy to x na drugą, to by się zredukowało, więc ja od razu to przekreśliłem. I wtedy przenosimy wielkości ze zmienną x w pierwszej potędze na waszą lewą stronę, resztę na prawą. Znaczy ja bym przeniósł odwrotnie w drugą stronę, ale jesteście przyzwyczajeni, więc ja to zrobię na lewą, bo widzę, że jak coś przenoszę, to patrzę, po której stronie ta najwyższa potęga przy zmiennej x byłaby dodatnia, znaczy miałby współczynnik dodatni, ale możemy sobie z tym poradzić niezależnie jak przeniesiemy. No i teraz możemy przez minus 1 pomnożyć, to będzie 7x równa się 7, no i podzielić przez 7 obie strony, 7 skróci, zostanie nam x równa się 1.
No i teraz oczywiście mamy już jedną wartość, tylko x, wartość tej zmiennej x, no to podstawiamy, możemy wstawić to x niezależnie do pierwszego i do drugiego zdania, to wstawmy do tego pierwszego, czyli będzie x kwadrat, czyli 1 do kwadratu, plus 3x, czy plus 3 razy 1 i minus 1. No to oczywiście to będzie 1 i to będzie minus 1, to się zredukuje, zostanie 3. No i też wiemy, czy rozwiązaniem tego układu równań liniowych są dwie liczby, x równa się 1 i y równa się 3. Czy jak podstawimy do obu równań takie dwie wartości, to lewa strona będzie równa prawej, zarówno w pierwszym, jak i w drugim równaniu. No i teraz jeszcze tu szybciutko przypomnę właśnie, bo już tu mówiłem o tym, ale żebyście jeszcze dokładnie dowiedzieli, skąd to się bierze, to b przez 2. Więc mamy równanie kwadratowe, ale ze współczynnikiem przy x równym 1, to ułatwia nam właśnie życie. To można to zapisać, to równanie, w postaci takiej x plus b przez 2 do kwadratu. Bo teraz, ale żeby tak jeszcze, i właśnie, jakbyśmy podnieść do kwadratu, byłoby x do kwadratu, tak jak tu, plus podwojony iloczyn, czy byłoby 2 razy b przez 2 i razy x, to dwójka się skryć, będzie po prostu bx, zgadza się. No ale jeszcze będzie b przez 2 do kwadratu, to będzie raczej b kwadrat przez 4. Więc dochodzi nam to b kwadrat przez 4, żeby się go pozbyć, to odejmujemy jeszcze b kwadrat przez 4, no i c jak było, tak jest. No i wtedy, no właśnie, tu jeszcze tylko pokazuję, poniżej pokazuję właśnie, jakbyśmy wymnożyli właśnie, podnieśli, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, podnieśli do kwadratu, czyli o tu podniosłem właśnie, tak, to potem to b kwadrat przez 4, z tym b kwadrat przez 4, które tu dołączyliśmy, żeby w ogóle nie zmienić wyniku, by się zredukowało i zostałoby na po prostu x kwadrat plus bx plus c. Czyli to było uzasadnienie tego, jak tu się uzyskuje tą formę kanoniczną właśnie w przypadku, gdy x jest równe 1. Można sobie powiedzieć również tą formą kanoniczną, jak x, znaczy, przepraszam, jeżeli nie x równe się 1, tylko jak gdy współczynnik przy x to a jest równe 1. Można sobie powiedzieć również, gdy to a jest różne od jedynki, jest też więcej liczenia, ale też to jest, nawet na tej lekcji o rozwiązywaniu układów równań kwadratowych, znaczy o rozwiązywaniu funkcji równań kwadratowych metodą dopełnienia do kwadratu, jest to wszystko wyjaśnione. No w takim razie teraz kwestia tylko narysowania, interpretacja graficzna. Musimy narysować wykres tej paraboli i tej paraboli, czy tej funkcji kwadratowej i tej funkcji kwadratowej. Właśnie pomocna nam będzie w tym ta postać kanoniczna, czyli znamy właśnie współrzędna wierzchołka tej pierwszej paraboli, to jest to już powiedzieliśmy, to jest minus 3, czy minus 1,5 i minus 3,25. No to jest, tu jest ten punkt, to jest minus 1,5, a to jest około minus, no dokładnie minus 3,25, to jest wierzchołek tej paraboli, a wierzchołek paraboli drugi to jest 2 i 2, tak? Więc mamy tu 2 i 2. O. Teraz ten punkt, w którym się przecinają, jakbyście narysowali teraz, wykreślili resztę tej jednej paraboli, drugiej paraboli, to okazałoby się, że one się przetną właśnie w tym punkcie o współrzędnych 1 i 3. To ten punkt 1 i 3 nawet tu narysowałem, bo można sprawdzić, że rzeczywiście jak jest taka parabola, gdzie a jest równe 1, to jeżeli to jest wierzchołek, to ten punkt, jeżeli o 1 zmniejszymy lub zwiększymy wartość, to znaczy x-a, to y się też zwiększy wtedy o 1, czyli więc to będzie z 2 na 3, z 2 na 3, czyli te dwa punkty byśmy uzyskali. No więc rysujemy tą parabolę jedną, to jest parabola druga, przecinają się w jednym punkcie i dlatego mamy tylko jedno rozwiązanie. Ale przy okazji właśnie nauczyliśmy się zapisywać równanie funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, znaczy w tym przypadku, gdy a jest równe 1. Bardzo to jest, no, ułatwia czasami życie, szczególnie przy rysowaniu wykresu, bo wtedy wiemy, o ile, to tak właśnie, ja właśnie o co jeszcze dopowiem, że jak znamy to, czym jest
jest jeszcze to PQ, że jakbyśmy mieli funkcję, jeżeli a jest równe 1, to jak mielibyśmy funkcję kwadratową y równa się x kwadrat, to po prostu ta funkcja, którą tu mamy, to jest przesunięta o wektor, wszystkie punkty tej funkcji na wykresie są przesunięte o wektor właśnie o współrzędnych p i q. Także jak wcześniej ten punkt byłby tu, w tym miejscu, czyli ten wektor, jakbym tu narysował, to jest wektor to jest przesunięcie o wektor 2, 2, a ten punkt to jest punkt 0, 0 przesunięty o wektor o współrzędy minus 3, 2 i minus 3,25. To nam mówi to P i Q, więc możemy dość łatwo, jeżeli ktoś potrafi narysować wykres y równa się x kwadrat, to potem dość łatwo narysować tą funkcję przesuniętą, że wszystkie punkty przesuwamy o taki wektor. No to jeszcze zostało na chyba jedno zadanie. Zadanie tej lekcji nie może być przesadnie długa, tak? No więc muszę przygotować. I teraz ostatnie zadanie. Planowałem więcej, ale widzę, że się ta lekcja przedłuża. Więc mamy równanie, gdzie występuje pierwsze równanie w okręgu. Na poziomie licealnym właśnie raczej w równanie elipsy nie będzie, no ale zawsze też można, to też można to później na innej lekcji jeszcze będę to już na poziomie już takim troszkę wyższym omawiał to również równania nieliniowe, tam również z parabolami, z hiperbolami, przepraszam, z hiperbolami również mogą być, to również rozpatrzę przypadek, gdy będziemy mieli do czynienia nie z okręgiem, ale właśnie z elipsą. Więc mamy równanie okręgu, tu jest równanie liniowe, więc równanie proste, jakbyśmy przekształcili teraz właśnie metodą podstawienia właśnie rozwiążemy to, więc z prostszego równania, czyli z tego drugiego wyrażamy jedną zmienną przez drugą zmienną, to z tego drugiego najprościej jest i tu y wyznaczam, czyli y na stronę prawą przeniosę, minus 2 na lewą, będzie y równa się x plus 2, oczywiście za mniej strony i do równania pierwszego miejsce y wstawiamy właśnie do x plus 2. No to tak, x kwadrat było, zamiast y pojawiło się x plus 2, w nawiasie do kwadratu, równa się 20, podnosimy do kwadratu, więc pierwszy raz bez zmiany, mamy tu x kwadrat plus podwojony ilość, czyli plus 2 razy 2x, czyli 4x i jeszcze plus ten drugi raz do kwadratu, już plus 4, równa się 20. Przenosimy wszystko na stronę lewą, no to i łączymy x kwadrat jest 2x kwadrat, 4x zostaje, bo nie ma jeszcze innego versus pierwszą podległą x-a i minus 20 przenosimy, znaczy plus 4, minus 20 jest minus 16. Widzimy, że wszystkie te wyrazy są podzielone przez 2, więc upraszczamy sobie, dzielimy przez 2. Mamy równanie x kwadrat plus 2x minus 8 równa się 0. Równanie kwadratowe obliczamy standardowo deltę, czyli b do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, minus 4ac, czyli a jest 1, czyli minus 4 razy 1 i razy c, czyli razy minus 8. Minusy się redukują, da nam to plus. 4 za 8, 32, plus 4 to jest 60, 36. Pierwiastek z delty to jest 6. I mam dwa pierwiastki, minus b, czyli minus 2, minus pierwiastek z delty, czy minus 6 przez 2, ale a jest równy 1, czy mamy tu minus 8 przez 2, to jest minus 4. Właśnie tu ten pierwszy, ale to ten drugi pierwiastek, a teraz ten pierwszy pierwiastek, minus b, czy minus 2, plus pierwiastek z delty, czy plus 6 przez 2a, czy przez 2, czyli będzie tu czwórka w liczniku, 4 przez 2 to jest 2. I uzyskaliśmy dwie wartości x, które spełniają te oba, znaczy oba równania. To jest wartość x równa się, x1 równa się 2 i druga wartość, też x, na x1, ale to jest x równa się minus 4. I dla wartości x równa się 2 obliczamy wartość współrzędnej y, no oczywiście z tego równania, czyli x równa się 2, to z tego wynika, że y, no zgodnie z tym zerem, to jest x plus 2, wstawiamy miejsce x właśnie tą dwójkę, tu 2 plus 2 to jest 4. Czyli uzyskujemy pierwsze rozwiązanie, że na wykresie, gdybyśmy te
linie, które są opisywane tymi równaniami, wykreślili w układzie stworzonej x, y, to uzyskalibyśmy punkt przecięcia się tych linii o współrzędnej x-owej 2, y-owej 4. Ale jest jeszcze drugi punkt przecięcia się tych linii, z tego wynika dla x-owego minus 4, uliczamy y to jest x plus 2 zgodnie z tym wzorem, tu wstawiamy minus 4 plus 2 to jest minus 2, mamy drugi punkt przecięcia się tych linii na wykresie opisującym te funkcje, to jest x równa się minus 4 i y równa się minus 2. I trzeba by jeszcze to narysować. No tu jest troszkę niedobrze, że no, mógłbym lepiej to wybrać, że tu jest ten promień tego okręgu, to jest r kwadrat, czyli promień tego okręgu to jest pierwiastek z 20, czyli dwa pierwiastki z 20, czyli pierwiastek z 4 razy 5, czy dwa pierwiastki z 5. Pierwiastek z 5 to jest około 4,20, znaczy 2,20, około 2,25, czyli 2 razy 2,25 to jest około 4,5, tak, które można przybliżyć sobie. Czyli ten promień okręgu jest około 4,5, tam też minimalnie mniejszy tam byłby. No to rysujemy teraz ten okrąg o promieniu około 4,5, to jest raz, dwa, trzy, cztery, tu jeszcze ta połówka. I mamy ten okrąg w tym promieniu. Rysujemy linię prostą opisywaną tym równaniem, czyli jest prosta y równa się x, x przesunięta do góry o 2. Czyli prosta, jakby tu była prosta y równa się x, ona tu pod kątem 45 stopni tworzyłaby kąt 45 stopni względem osi x i y, to tą prostą przesuwamy do góry o 2, czy ona wtedy przecina oś x dla wartości x, znaczy oś x dla wartości minus 2 dla x, a oś y dla wartości y równą 2. I okazuje się, że ta prosta przecina okrąg w tym punkcie o współrzędnej minus 4, minus 2 i w tym punkcie o współrzędnej 2, 4. Znaczy, o ile ten promień jest właśnie trudniej narysować, bo ten promień nie wyraża się liczbą całkowitą, ale dzięki temu, znaczy po to było to 20, żeby wartości współrzędnych punktów, w którym ta prosta przecina okrąg, wyrażały się wartościami całkowitymi. Tak, taki kompromis, trzeba było pójść na ten kompromis. No i planowałem jeszcze dwa zadania, ale to zadanie, to drugi tam rozszerzyłem o jeszcze pewien inny problem, dość ważny, dlatego dzisiaj na tym skończę, także dziękuję za uwagę i z pewnością za jakiś czas będą kolejne lekcje. Także do zobaczenia, do usłyszenia.